Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Tomasz Szymanowski, przedgalu KSW 68 Radomiu. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Tomku, no musimy mieć z głowy to pytanie, uwagę, więc jaki do... 82 dzisiaj ważę. 82 już? 2 kilo, tak. Zostało mi, bo mam 8... 80 jest limit, więc mam 2 kilo. Tam 2400 czy 2300. Słuchaj, a jak wyglądało to ostatnio? No bo powstały jakieś mity, które dobrze jakbyś jednak rozwiał, że chodzi nie, o wagę. Chodzi mi o wagę. Raz gdzieś tam mówiłem ostatnio w wywiadzie, raz dostałem w sumie zjebę od trenerów, że gdzieś tam niepotrzebnie się tłumaczę. Niektórym cymbałom, którzy po prostu nie rozumieją i szukają gdzieś tam aferki wokół siebie. Chciałem być w porządku wobec fanów, bo bardzo dużo ludzi dostawałem wiadomości, nie chciałem odpisywać na wszystkie wiadomości, chciałem jednoznacznie jakby to potwierdzić, jak było i tak dalej, żeby nie było komplikacji, że gdzieś tam nie miałem problem z wagą, że gdzieś tam mnie znosili. Tak jak wiadomo, wyglądają ludzie, którzy są odwodnieni i nie mogą wstawać gdzieś tam z wanny i muszą być wyciągani. Niestety ja nie byłem w takim stanie. No i tyle. Zakończmy ten temat. Jest nowy dział, jest nowy rozdział. Jestem tu, gdzie jestem. Jestem tutaj po to też, żeby się zrehabilitować. Teraz dostałem walkę na 2,5 tygodnia przed tym, ważyłem 90 kilo, już zrobiłem 8, zostały jeszcze 2, czyli jednak umiem zrobić tą wagę, jak jestem w pełni zdrowy, więc do zobaczenia dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam sobie krytykują fajnie, bo to też mnie nakręca, wiesz, i tyle, no. Czyli zdrowie jest... Jestem zdrowy, jest okej, okay, wiesz, i jak to im mówię ja, i chuj. Ja bym chciał tylko pociągnąć dalej ten temat. A ty już nie ciągnij. Tomek ma cięty język i... A propos tych słów z trailera, po których było głośno, Tomek, one zostały wyjęte z kontekstu? Czy to miałeś taki zamysł, żeby powiedzieć, że po prostu Michał, żeby nie chciał wąchać? Słuchaj, ja Michała też szanuję i tak dalej, to nie jest tak gorzej, że nie szanuję. Gdzieś tam w Ameryce ktoś tam kiedyś strzelił, to ja sobie żartobliwie powiedziałem, tak? Że wiesz, w wywiadzie gdzieś tam z Arturem, czy tam gdzieś tam widziałem w internecie, jak sobie mówili, że wiesz, że idzie po knockout, no to po prostu jakby to, wiesz, słuchaj, wszyscy mogą mówić, tak, że mnie znokautują i tak dalej, a jak ja coś powiem, to już jestem diabłem chodzącym i tak dalej, i tak dalej. Nie, jak czyli ktoś do mnie mówią, niech się szykują na to, że będzie z mojej strony kontra. On chce mnie znokautować, ja mówię, to niech mnie nokautuje, tylko żebym po prostu nie wąchał mi jaj po Dniu Kobiet, bo wtedy był 8 marca, gdzieś tam to usłyszałem jeszcze wcześniej, więc to takie, wiesz, takie wyjęte z kontekstu i tyle, no. Co będzie robił, to będzie robił, no jego sprawa. Jestem gotowy na jakby każdy jego aspekt, wiem jak walczy, sparowałem z nim wiele razy. Wiadomo, klatka weryfikuje, sparing to sparing, ale jestem na niego gotowy i tyle. Czy to, chciałem też poruszyć dalej temat tych komentarzy i tego odzewu, tego feedbacku. Dużo ludzi jednak jest za Michałem, dużo ludzi... No ale no i co? Właśnie i chciałem się ale o to spytać. Czy ja nie wiem, ale słuchaj, ja nie czytam. Fajnie, że jestem za Michałem, no i tyle. No jak wiesz, jak go pokaram, no to wtedy co będą robili? Za kim będą? Tego nie wiem. No to, dokładnie, jak nie będą, to dalej będą szukali za przeproszeniem czegoś do tyłka, nie? Więc nie interesuje mnie to. Ale tobie chyba odpowiada bycie takim właśnie barwnym też ptakiem w polskim MMA, który nie poruje na język. Po prostu. Zobacz, za każdym razem się wstawiam, jakby ktoś kogoś wysywa, ja się postawię, ja jestem ten zły. Później Michała ktoś tam wyzwał, gościu, który w ogóle nie liczy się w ogóle w tym świecie MMA, gdzieś tam ktoś go wypromował, bo młody i tak dalej, talent, ale nigdy z nikim nie wygrał i na pewno nie zasługuje na walkę z Michałem, który zdarł na tym. Też zostałem pojechany. Mam to głęboko w tyłku. Zawsze jestem szczery, zawsze jestem za swoimi i nie chcę być tak, jak wszyscy zauważyłem, że bardzo dużo ludzi chciałoby coś powiedzieć albo mówią coś w kącie, a kiedy przychodzą kamery, w ogóle całkowicie jest inna rozmowa i inne rzeczy. I mi na tym nie zależy, żeby ktoś mnie lubił, żeby ktoś mnie całował. Jak mnie ma ktoś lubić, to mnie lubi. Jak mnie ma nie lubić, to mnie nie lubi. I tyle. No. Nie będę nigdy się upodabniał pod kogoś, żeby ktoś, wiesz, szklepał mnie, bo ja coś powiem i będę ważył słowa i tak dalej. Ja jestem za swoimi. Jestem, tak jak zawsze mówię, honorowy gościem. Zawsze pójdę za swoimi, zawsze pójdę za swoimi przyjaciółmi, sparring partnerami, za swoim klubem i tak dalej i nie interesuje mnie to, że ktoś będzie tam miał o mnie złą opinię i tak dalej. No więc no takie jest moje podejście, no i nie zmieni to żaden tam jakiś fajans, co siedzi za komputerkiem i wiesz, i dobrze mu jajka nie obrosły, a wiesz, bardziej się zna niż gdzieś tam osoba, która zdziera na tym zdrowie swoje i tak dalej, więc nie szukajmy sensacji, ich sprawa, niech sobie żyją tym, niech się cieszą, ja im daję troszeczkę pola do popisu, bo tak to by byli w ogóle już bezwartościowi, więc tyle z mojej strony. To bym zapytał, no wiadomo, masz telefon, w każdej chwili można na Instagramie porozmawiać z fanami. Doski chcesz pogadać?
I chciałem zapytać, tak naprawdę, ile razy gryziesz się więcej, żeby nic nie powiedzieć? No bo czasami jesteś po prostu wywołany do tablicy. Czytam, wiesz, nie czytam na przykład jakichś tam, wiesz, komentarzy i tak dalej. Gdzieś tam ktoś mi oznaczy, wejdę, to mówię, o kurwa, czekaj, nie wchodzę tam, mówię, bo się zaraz przestrasza. Mówię, będę musiał ich szukać, tak jak Różal jeździ, będę musiał, wiesz, gdzie jest ich adres zamieszkania, więc nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Tyle, no po prostu. Jakbym się miał wszystkich, wiesz, rozliczać i tak dalej za to, co mówią, no przecież każdy, wiesz, mamy wolny kraj, tak? Więc ja czemu mam kogoś komentować za to, że ktoś mnie krytykuje? Tak samo powinno być w drugą stronę, ale po to oni są, muszą coś tym nakręcać, więc ja się do tego, jestem na to przygotowany i w porządku. Na co dzień, wiesz, jestem człowiekiem, normalnym człowiekiem i tyle. Nie muszę nikomu udowadniać poprzez kamery, żeby się upodabniać pod styl, jaki tam muszę preferować i mówić, żeby mnie wszyscy głaskali, nie? Dzięki temu, wiesz, może i teraz jest comment event, dzięki temu może są lepsze wypłaty, że po prostu jestem szczerym gościem i nie muszę udawać nikogo w telewizji, tylko pokazuję siebie, jak jestem naprawdę. Bo hejt hejtem, natomiast jest jeszcze konstruktywna krytyka i teraz pytanie, czy ty tą konstruktywną krytykę przyjmujesz? Nie chcę nic, bo im wiesz, staram się w ogóle nie, wiesz, to nie jest tak, że lipną, która mi się nie podoba, nie czytam, a ta, która mi się podoba, to ją czytam. Właśnie nie, bo to wszystko działa, wiesz, na takie, że troszeczkę cię rozmiękcza to wszystko, nie? I staram się zawsze być sobą, żeby nie zapomnieć o tych cechach twardego zawodnika, który idzie do przodu i idzie po prostu po swoje gdzieś tam, nie? Czyli konstruktywna krytyka tylko z narożnika, tylko z klubu? Nie, kurczę, no mówię, jak robię tarczę z trenerem, to fajnie, jak mówi do mnie, o, teraz weszło, no to mi się podoba. Fajnie, cieszę się, jaram się tym, no, albo jak zostałem wyróżniony, oczywiście pozdrawiam trenera Karola Chabrosa, na obozie bokserskim mogłem pokazać jedno ćwiczenie. No to jak mnie zawołał, to stało tam, nie wiem, 40 czy 50 osób i ja się normalnie wstydziłem. Mówię, ja muszę pokazać z zawodnikami, którzy są kadrowiczami Polski, którzy, wiesz, naprawdę dużo osiągają, mogłem pokazać jakąś tam technikę wykonywaną przez trenera. Z tego byłem bardzo dumny. Miałem pojęcie, stres miałem 300 razy gorszy niż wychodzę do walki, więc takie rzeczy, wiesz, są bardzo miłe i jakby, wiesz, wnoszę je do tego, że gdzieś tam ktoś szanuje moją ciężką pracę, bo naprawdę ciężko zapierdzielam. No i tyle, co mogę więcej powiedzieć. Także takie coś jest okej, fajne, ale nie od całego świata, nie? Że gdzieś tam, wiesz, fajnie, bo tu dobry, fajnie, bo to staram się jakby tego unikać, bo wiesz, no to jest walka, tak? Dzisiaj jesteś dobry, jutro, wiesz, możesz już być ten najgorszy, więc ja muszę być cały czas skoncentrowany, żeby cały czas po prostu realizować swój plan. A poza oceną twoich umiejętności, skupiając się na tych pozytywnych rzeczach, to jakiego typu pozytywną energię karmisz się przed walkami? No bo nie można się tylko na tej negatywnej skupiać. Biorę i śpiewam, i mogę tańczyć. Nie wiem, no mam negatywne, pozytywne mam tym, że cieszę się, że idę do pracy i zarabiam pieniążki, tak? I wiesz, i że walczę, że mam common event, że walczę na dużej gali, że cieszę się, tym się cieszę. To są moje takie pozytywna moja energia, która, wiesz, niesie mnie w klatce, w przygotowaniach i daje mi jeszcze większą mobilizację do cięższych treningów. No nie wiadomo, co dalej z Roberto Soldiczem, natomiast wiadomo, kto jest aktualnie pasa najbliżej. Jest to Adrian Bartosiński. Czy myślisz troszeczkę o tej walce jako eliminatorze do tego pasa, bądź pasa tymczasowego? No oczywiście, no słuchaj, sam Adrian powiedział, tak, że z wygranym z Musai w Pietrzak będzie się mierzył. No, ja już z Adrianem miałem walczyć 4 razy, tak? Raz miał kontuzję, okej. Nawet był wytypowany do mnie na walkę 15 tak, stycznia do Szczecina, ale gdzieś tam niby jakaś choroba, wybrali walkę z Andrzejem. Ja nie mam nic do tego, tylko że wiesz, no kurde, nakręcam się, a później ta nakrętka znika. Nakręcam się, znika. No, może zawalczymy, może nie, powiem ci, już mi się tak trochę zaczyna to odechciewać, no bo wiesz, ja zawsze jestem gotowy, tak, zawsze byłem gotowy, wiesz, nigdy nie była ta walka ogłoszona, ale ona była już potwierdzana naprawdę parę razy, nie, że już jest na zicher, walczymy i nagle, wiesz, nawet sam Adrian do mnie raz zadzwonił, oczywiście ja do Adriana nic nie mam, lubię go, no tylko po prostu jesteśmy w tym samym fachu, tak, jesteśmy w tej samej kategorii, no i to jest nieuniknione, że raz, że ludzie tego chcą, bo jest niewyjaśniony finalista z programu, a dwa, że no on też jest wysoko, tak? A ja celuję w najwyższe laury, więc... Przychodząc do Michała, w takim razie spodziewasz się wymian stójkowych z jego strony, czy myślisz, że będzie szybko się skracać dystans? Spodziewam się wszystkiego, poważnie. Spodziewam się wszystkiego i na wszystko jestem gotowy.
takim razie, jeżeli chodzi o tę płaszczyznę zapaśniczą, parterową, tutaj również jesteś przygotowany na Michała Pietrzaka, no bo styl jego każdy znany, nie ma tutaj niespodzianek. Oczywiście, jestem przygotowany na wszystko. Zresztą weryfikacja będzie w sobotkę, tak? A jak oceniasz swoją formę na dzisiaj? No bo nie miałeś dużo czasu, 2,5 tygodnia. Miałem czas, bo się przygotowywałem przecież do tamtej gali, więc wiesz, 10 dni tam odpocząłem sobie, czy tam tydzień czasu. Po tym tygodniu, wiesz, wjechałem na mocne obroty i naprawdę, wiesz, jestem w mega sztosie, no jestem dobrze przygotowany. No chcę to pokazać w sobotę. Jak to mówił ten Kolbi, tak? Saturday night, tak? Saturday night, tak? Czy jak to było? Słuchaj, to w takim razie na koniec dwa słowa o walce wieczoru. Rutek, fajna. Parnas, no to jest oczywiście, będzie przed czasem, czy będzie decyzja? Kurczę, nie wiem, wiesz, ale podoba mi się ta walka, naprawdę dwóch z mega kondycją. Jeden inny styl, drugi inny styl. Fajnie to będzie wyglądało, poważnie, lubię oglądać ich walki. Na pewno Parnas podoba mi się. Oczywiście nie mówiąc nic Danielowi, też jest dobrym zawodnikiem, ale Parnas, wiesz, jest stójkowy, bardziej preferuje walkę w stójce, obija, szuka luch, fajnie to wszystko wygląda, bije mądrze. Nie daje się obalać, kontruje, więc dużo z tych rąk, fajnie chodzi na nogach, więc naprawdę ciekawa dla mnie jest ta walka i kurczę, jeżeli zdrowie mi pozwoli po walce z Michałem, to chciałbym obejrzeć, nie? Radomska publiczność pochłonęła prawie wszystkie bilety. Czy ktoś od ciebie zamierza przyjechać, cię dopingować? Ja szybko się dowiedziałem o walce, nie tam, wiesz, gdzieś tam były rozmowy jakieś ze znajomymi i tak dalej. Ja jakby się od tego odciąłem, bo miałem mało czasu, bardzo musiałem jeszcze podkręcić temat i wystarczy mi narożnik i to jest w porządku. Kto w narożniku? Michał, mój brat, Materla, mój brat Sebastian, Karol Habros i Piotr Bagiński. Standardowo, tylko że Michał po prostu wymienia mojego trenera Tomasza, bo nie mógł przyjechać ze mną. To może dla odmiany na koniec słowa nie do krytyków, tylko do twoich fanów. Też coś pozytywnego się im na pewno należy. Dziękuję wam wszystkim, nie? Co mam powiedzieć? Wiesz, dzisiaj są fanami, jutro mogą nie być, więc mam nadzieję, że są na dobre i na złe. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie, bo dostaję go bardzo dużo ostatnim czasem i miłe to jest z waszej strony. No, tu i tu, tak? Bo są trzy kamerki, więc naprawdę bardzo jest miło, bym zaśpiewał dla was, ale później będziecie gadali, że nie umiem śpiewać i żebym zrobił coś dla muzyki i przestał śpiewać. Więc pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się i oglądajcie sobotkę, galę. Ja nam się wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Luzik. Michał Domin przed KSW 68. Michał, powiedz nam, jak nastrój, jak emocje przed walką z Radomiakiem? Co, emocje tak naprawdę pojawią się jutro przy ważeniu, może pojawią się w dniu gali, na pewno pojawią się w dniu gali. Dzisiaj jeszcze na spokojnie, jakiś media day, troszeczkę zbijanie uwagi może wieczorkiem, no na spokojnie. A takie pytanie, wczoraj oglądałem zapowiedź waszego pojedynku, bądź trailer i był tam tylko sam Patryk Kaczmarczyk. Ty wiesz czemu? Nie mam zielonego pojęcia, być może w następnym pojawi się już ja. Zaskoczony byłeś, kiedy oglądałeś ten materiał i kiedy były słowa tylko jednego z dwóch zawodników? Nie, nie szczególnie, wiadomo, że to jest zawodnik miejscowy, bilety trzeba sprzedać, przede wszystkim kupią je miejscowi. Także myślę, że to z tego wynikało. Jesteś stójkowiczem. To jest twoja główna płaszczyzna. Patryk również jest stójkowiczem, co pokazuje nam na swoich tarczach. Czyli możemy się spodziewać jednego, pewnie walka w parterze. Ja myślę, że to jednak będzie walka w stójce. Wiadomo, że MMA jest nieprzewidywalne, to się wszystko może zdarzyć. Także na pewno będą zapasy, na pewno będzie parter, ale myślę, że jednak większość tej walki będzie w stójce. Jak te zapasy i parter? Bo w ostatnim pojedynku z Szymonem Karolczykiem na początku udawało mu się obalać, udawało mu się dominować w parterze, były próby poddania. Wiesz co, u mnie jest stały progres na tym polu i zapaśniczo, i grapplingowo cały czas idę do przodu i myślę, że to się nie zmieni jeszcze przez dłuższy okres czasu, także liczę tutaj na najlepsze ze swojej strony. Obaj przegraliście z Robertem Ruchałą. Jakie wnioski ze swojej walki z Robertem i z walki Patryka wyciągnąłeś? Wiesz co, z mojej walki z Robertem wyciągnąłem przede wszystkim taki wniosek, że Robert jest strasznie mocnym zawodnikiem. Robert to jest naprawdę klasa zawodnik. Zresztą współpracowałem z nim teraz też przy przygotowaniach, pojechałem do niego zrobić sparingi. Bardzo fajny gość, pozdrawiam zresztą. Podzielił się tipami na Patryka? No, czymś tam się podzielił. Myślę, że nie oszczędził mi niczego, co wie o Patryku. Natomiast no, kluczowe będzie to, jak się obaj odnajdziemy, ja i Patryk w tej klatce pojutrze, przepraszam. Także
Z jakim nastawieniem wychodzisz do walki? Jednak mimo wszystko walczysz na terenie rywala. Wiadomo, że cała hala, ściany, wszyscy będą mega mocno wspierać Patryka. Ilu twoich kibiców też możemy się spodziewać? Wiesz co, nie wiem, ilu możemy się spodziewać moich kibiców. Na pewno z takich moich najbliższych będzie około 10, może 11 osób. Zobaczymy. Natomiast to, że na terenie przeciwnika, to już mi się zdarzało w przeszłości. Jestem z tym oswojony, to nie jest dla mnie żaden problem. Czy stresuje cię to, że masz 1-1 w KSW i teraz powinieneś, chciałbyś bardzo mocno pokazać się jak najmocniej, najefektowniej fanom KSW? To nie tak, ja zawsze chcę się pokazać jak najmocniej, jak najlepiej fanom KSW. Natomiast no, zrobię wszystko najlepiej jak potrafię. Zawsze daję z siebie 100% i nieważne, czy tutaj chodzi o klatkę, czy chodzi o trening, czy może chodzi o pracę zawodową, czy nie wiem, choćby o dojazd do pracy. Wszystko staram się po prostu robić na 100% i dawać z siebie zawsze wszystko. Pozwól jeszcze, proszę, że zapytam cię o typ na walkę wieczoru, a więc main event Rutek kontra Parnas. Będzie end new? Myślę, że będzie end new. Dlaczego? Myślę, że tutaj zaważą zapasy, świetne zapasy Rutka. Parnas będzie na glebie i zostanie tam ubity. Będzie TKO. Piotr Kasprzak przed debiutem na KSW 68. Piotrek, więc może zacznijmy od początku, od genezy. Jak to się stało, że znajdujesz się w organizacji KSW, gdzie widzieliśmy cię wcześniej w organizacji Babylon MMA? Tak, siemanko wszystkim. No to wyszło tak, że jestem na wypożyczeniu na jedną walkę. Za zgodą Przemysława Kroka i Tomka Babilońskiego, czyli właścicieli Babilonu, zostałem wypuszczony na tą walkę tutaj w Radomiu, dla tak wielkiej organizacji, za co jestem im naprawdę wdzięczny. No i kulisy są takie, że no gala w Radomiu, gdzieś miałem się bić tak naprawdę 18 marca, mogę zdradzić, bo gali nie będzie. Tak naprawdę dowiedziałem się, że nie ma gali, gdzieś wyszła ta propozycja właśnie z KSW. Działaliśmy w tą stronę, żeby tutaj zawalczyć, no bo wiadomo, w swoim rodzinnym mieście dla takiej organizacji, no to naprawdę, no marzenie tak naprawdę, móc się tutaj bić. No i dostaliśmy zgodę, dostaliśmy zielone światło, KSW też tak naprawdę jak najbardziej było zainteresowane, więc jestem tutaj na razie cały i zdrowy i mam nadzieję, że jutro podziękuję im dobrą walką za to wszystko, co zrobili dla mnie. Przy ewentualnym zwycięstwie w sobotę masz zapewnienie, że być może ten kontrakt będzie przedłużony, będzie to więcej niż jeden pojedynek? Nie rozmawialiśmy tak naprawdę o tym. Ja skupiam się na tym pojedynku. Mam tam jakieś swoje też plany z związkiem z Babilonem, bo jestem ich wychowankiem. Chciałbym tam tak naprawdę dojść do walki o pas i ten pas zdobyć. A na razie tutaj w KSW skupiam się na tym pojedynku. Chcę się pokazać jak z najlepszej strony, żeby jak największa liczba osób mnie zauważyła. Słyniesz ze znakomitego parteru, walczysz z Brazylijczykiem, czyli tam, gdzie jest Mekka tego BJJ. Powiedz mi, ostatnio jego walki... Trochę słabsze, trochę gorsze. Cztery porażki w 6 ostatnich walkach. Oglądałeś jakieś jego pojedynki na YouTubie bądź na jakichś innych stronach? Oglądałem jego pojedynek. Ja oglądałem akurat jeden, ten ostatni sprzed miesiąca bodajże. Trener oglądał więcej, bo też ma pojedynki tak naprawdę. On zaczynał chyba już od 2007 roku się bić. Gdzieś ma te starsze pojedynki. No i ten ostatni pojedynek pokazał, że naprawdę potrafi się bić w stójce. Ale potrafi też się kręcić w parterze. Ja na pewno nie będę unikał grapplingowej walki. Jak najbardziej będę chciał się kulać. To chyba nie ma co ukrywać, jeżeli to będzie mi dane. Ale on się kręci też naprawdę i będzie na pewno trzeba uważać, bo lubi kończyć, lubi zakładać dźwignie kończące. Ale wierzę w swoje umiejętności. Już nieraz myślę pokazywałem, że są naprawdę na wysokim poziomie i mam nadzieję, że nie da mu się nawet rozwinąć na tyle, żeby coś próbował, a ja będę rozwijał i całą grę robił tak, jak pracowałem, wszystko pod siebie. Dla wielu zawodników występ w KSW jest swoistego rodzaju weryfikacją tego, co dokonali do tej pory. Ty jesteś tak naprawdę u progu swojej kariery, bo przecież masz za sobą tylko kilka walk zawodowych. Co konkretnie może ci dać w takim razie to KSW w momencie, kiedy będziesz mierzył się z zawodnikiem, który również debiutuje? No tak, no nie ukrywajmy, może mi dać dużo większe zasięgi. KSW no to tak naprawdę największa organizacja w Europie, nie ma co ukrywać. Mogę pokazać się przed dużo większą publicznością, na dużo większą skalę. Ale to też nie jest tak, że walczę w KSW i nie wiadomo, co, jak mam je to zjeść. Tak naprawdę walczą zawodnicy, walczą style i każdy styl jest inny. I teraz wychodzę do zawodnika, który ma taki styl, że mam nadzieję, że mój styl nie będzie mu pasował. No i to o to w sumie chodzi wszystko. Jak zareagował Tomasz Babiloński na taką opcję, że może wypożyczymy sobie Piotrka do KSW? No nie do końca to było tak, że oczywiście szybko od razu tak. Tam chwila, parę dni czekaliśmy na odpowiedź, bo tam były też związane z galą Babilonu, kiedy będzie.
czy mam na niej się bić, czy nie, ale wszystko się tak ułożyło, że mogę tutaj być, gdzie jestem i jestem naprawdę mega wdzięczny, no bo to jest spełnienie marzeń, bić się u siebie w mieście przed tak liczną publicznością na nowej hali, pierwszy raz na nowej hali, organizacja, a do tego KSW, spełnienie marzeń. To teraz udawajmy, że Daniel Rutkowski nas nie słyszy. Twój typ na walkę Rutka z Parnasem. Oczywiście Daniel Rutkowski. Czy by słyszał, czy by nie słyszał. Całym serduchem jestem za nim i myślę, że będzie latane. Roześmiany ducha do ucha w doskonałym humorze, ale wiem, że to nie jest wcale taki łatwy dzień dla ciebie. Witaj Danielu, miło nam ciebie zobaczyć tutaj w Radomiu. W końcu my do ciebie, a nie ty do nas. Siemanko, bardzo się cieszę. Witam serdecznie wszystkich u mnie w mieście. Muszę się uśmiechać. Dobra mina do złej gry. Dobra, to o tej złej grze pogadajmy. Wiem, że nie powiesz, ile jeszcze masz do ścięcia, ale powiedz chociaż, jak ci idzie. Nie, no mam 3,5 kilo jeszcze. Zawsze mam tyle, zawsze marudzę, bo zawsze to jest przesrane. No idzie dobrze. No teraz jeszcze regeneruję się, bo tak naprawdę zacznę koło 19-20 sobie robić ją. W przypadku walk mistrzowskich nie ma tej tolerancji wagowej, więc no musicie być tak naprawdę dokładnie w punkt. Jest z tego tytułu jakiś dodatkowy stresik, czy po prostu do tej pory nigdy nie miałeś żadnych problemów ze zbijaniem wagi, jest git? Nie, ja jestem profesjonalistą, staram się, wiecie, to jest część mojej pracy, tak naprawdę jedna chyba z tych ważniejszych, bo walka to już jest coś takiego, co i tak wykonuję to każdego dnia, więc no i tak tam mnie nic nie zaskoczy, ale muszę wykonać ten limit wagowy, bo jak nie wykonam, to nie dość, że będzie wstyd, hańba, to i będzie dużo więcej kar innych. Więc nie, to jest pierwsze, muszę zrobić. Powiedz 3 słowa, proszę, o tym, jak doszło do tego, że dostałeś od razu po pierwszym zwycięstwie, efektownym, walkę o pas i to z Saladinem Pernas, który no, jest zawodnikiem po pierwsze uwielbianym przez fanów KSW, po drugie stawianym też w roli faworyta w tym waszym starciu. To tak, po kolei. Numer 1 w Polsce, mający 2 pasy, wszedł do KSW i wygrał przez knockout. I tu mamy właśnie efekt tego, że dlatego dostałem. No jak żeby inaczej, no tak naprawdę. Kto mógłby tam inaczej dostać, co nie? Lomali jest, Kijew tam był, ale nie wiem, czy on wygrał 2 walki, czy coś. No ale wiecie, Radom, Polska, co najbardziej medialnie by to wyszło, jak nie właśnie walka ze mną. Dlatego. Troszkę pewnie przeskoczę, ale super, że wspomniałeś o Eskijewie, dlatego że chciałam właśnie niego zapytać. Na ostatnim KSW był gościem, był też w narożniku. Podpytaliśmy go o to, po pierwsze, jak widzi przebieg twojej walki z Saladinem. Powiedział, że to będzie najtrudniejsza, jedna z najtrudniejszych walk w karierze Saladina, więc spory komplement ze strony bardzo dobrego zawodnika. No ale też powiedział, że bardzo chciałby się zmierzyć ze zwycięzcą waszego starcia. Czy ty w ogóle bierzesz Lomali Eskijewa jako potencjalnego kolejnego kandydata do starcia? Proszę mi uwierzyć, ja nikogo nie biorę za jakichś tam potencjalnych kolejnych walk. Tak samo nie brałem, powiedzmy, Saladina za kolejnego. To jest tak, KSW daje robotę i ja tą robotę idę wykonać, tak? Może być to 10 razy gorszy, może być to 10 razy lepszy, no wiecie. Jesteśmy sportowcami, walczymy po to, żeby wygrywać, pokazywać się i zarabiać pieniądze. No ja tylko dla tych pieniędzy to robię, bo nie po to tracę zdrowie moje, żeby powiedzmy dla sportu. Sport miałem w zapasach, teraz po prostu wychodzę i wykonuję pracę taką, jaką mi daje pracodawca. Do momentu przegranej z Danielem Torresem uważano, że Saladin Parnas będzie niepokonany i pewnie skończy powiedzmy występy w KSW, pójdzie do UFC i tam dalej będzie rozwalał ludzi. No okazało się, że jest jakiś sposób na Daniela, na Saladina. Od czasu tej przegranej widać pewną zmianę, nawet dosyć znaczną zmianę w tym, w jaki sposób walczy Salah w klatce. Do tej pory dużo bardziej odważnie wchodził w wymiany. Teraz widzimy u niego pewną zachowawczość i taką, nie kunktatorstwo, ale takie bardziej rozsądne rozgrywanie tego w klatce. Jakiego ty Salaha się spodziewasz? Tego sprzed Daniela Torresa czy po? No właśnie, to co właśnie powiedziałaś. Wszystko idealnie w punkt dałaś. Wcześniej ten gość bawił się wszystkimi i bawił się tym sportem. I to było jasno widać. Jak ja patrzyłem, mówię, kurde, no gość jest nie do przejścia. Po tym, jak przegrał z Danielem Torresem, wiecie, nieczystym uderzeniem i jeden cios zmiótł mu po prostu jakieś tam wszystko z powierzchni ziemi. To też może widać, jaką ma lekko głowę obitą też, powiedzmy w ten sposób. Kolejną walkę z Filipem Pejciem walczył i tam już to był gość, który już się boi zaryzykować, już się boi ruszyć, takie kurde strach. Drugą walkę z rewanżową właśnie z Danielem, też już tam mi się to nie podobało. Takie bardzo było jeden i drugi, tylko żeby nie uderzyć, tylko żeby nic tam może nie wpaść, żeby... mnie się na przykład, dla mnie to była najgorsza walka gali, tak? Ale myślę, że teraz Saladin to będzie ten sam gość, co był kurde przed Danielem Torresem wcześniej.
No i oby tak było, no zobaczymy, żeby to naprawdę było ciężkie, bo ja wiecie, ja i tak wychodzę, i tak robotę muszę zrobić, więc żeby to było najlepsze, jakie może być. Czytałam kilka typowań twojego starcia z Salahem i większość osób, które typowały, stawiają ciebie w roli underdoga, ale mówią tak dlatego, że według nich Salah będzie dla ciebie koszmarem, jeśli chodzi o stylistykę walki. Jak ty to widzisz? Wszyscy zawodnicy są dla mnie koszmarem. Pierwsza walka, taka najpoważniejsza, z Łukaszem Rajewskim. Tak samo, no, Łukasz z akurat Saladiniem walczyli równowalki, tam minimalnie też przegrał. Kurczę, no, zawsze jestem underdogiem, zawsze nie jestem doceniany, zawsze jestem tylko Rutkowskim zapaśnikiem i to wszystko. Oby tak było dalej, a ja wyjdę i zrobię swoje. No, czasem bywasz też bokserem. Jak z tą twoją karierą bokserską, powiedz? Teraz mam MMA, kariera bokserska się nie zakończyła, tylko zawiesiła i po walce tej będziemy szli dalej, zobaczymy. Daniel, czujesz, że ten boks dużo ci pomógł jako zawodnikowi MMA w rozwinięciu się? Zupełnie inaczej wyglądasz teraz, a zupełnie inaczej wyglądałeś przed tą pierwszą walką w boksie. No, tak jak mnie każdy też obserwuje, właśnie widzi tą różnicę i ja kurna widzę. A też przede wszystkim dlatego, że przy tym boksie to jest całkiem co innego, bo boks do MMA jest całkiem inny. Ale wiecie, jakieś tam odruchy naturalne moje, więcej tego zacząłem sobie wpajać, bo tylko mogę rąk używać i na bank teraz widzę po prostu odruchowość moją troszkę lepszą, więc na pewno to poszło dobrze na plus. Daniel, ta twoja droga do wszystkich pasów w Polsce jutro może mieć kolejne oczko, kolejny checkpoint, ten tytuł Triple Champa. Kusi, motywuje, przeraża, czy nie myślisz o tym? Tak jak powtarzałem, to jest kolejna walka, więc to nie o tym nie myślę, to jest tak. Ja pierdzielę, jakbym to jeszcze zdobył jako zwykły zapaśnik, zrobiłbym trzeci pas KSW, no to byłoby, no wiecie, dwóch w historii nie było dwóch federacji, a jakby trzech zrobił, to byłoby mega, mega przeżycie, ale zobaczcie, gadam sobie o tym, ale to mi tu wisi, zwiewa, później sobie o tym zastanowię się. Ja wyjdę i zrobię robotę i zobaczymy, no ale coś pięknego będzie. Na pewno mi to nie przeszkadza w niczym. Bardzo czekałem na starcie Saladina z Gamrotem ze względu na dobre bardzo zapasy Mateusza, bo moim zdaniem Saladin nie walczył jeszcze z kimś na bardzo wysokim poziomie w zapasach. Ty właśnie jesteś takim zawodnikiem. Sądzisz, że właśnie przez ten pryzmat możesz być najgroźniejszym wyzwaniem Saladina w karierze? No wiecie, no tak sobie można gadać, co nie? Wszystko i tak zweryfikuje sobota, wieczór. Oczywiście mogę być najgorszym, a oczywiście mogę być też najsłabszym. Oczywiście Saladin ma bardzo dobre zapasy, bo nikomu się chyba nie udało go obalić. A może oczywiście mi się uda. Wiecie, no to jest akurat, wiecie, takie gdybanie, to co można kurde gadać, tak? Każdy zawodnik może sobie mówić, ja to i tak go rozwalę, wyjadę. A ja po prostu wyjdę i będę próbował go obalić. Jak mi się nie uda, będę próbował go kopnąć. Jak mi się nie uda, to będę próbował szybko uciekać. Życie. Adam Tomasik przed galą KSW 68. Adam, gdy dwóch zawodników, którzy mają coś do udowodnienia w organizacji, wchodzi do klatki, to możemy się spodziewać czego? Fajerwerków. No, przyznam szczerze, że jak patrzę na typowania twojej walki, to tego rzeczywiście się spodziewają ludzie, zwłaszcza z twojej strony. W wielu typowaniach, zresztą też u bukmacherów, jesteś faworytem tego starcia. Jak myślisz, czy to kwestia tego, że masz większe doświadczenie od twojego rywala, czy może jakichś innych względów? Ja nie zajmuję się typowaniem walk, zajmuję się walką. Jeżeli tak typują osoby znające się na tym, sprawdzimy to wszystko w sobotę. Stójkowa wojna, będziesz chciał obalać. Co planujesz robić? Latająca balacha. Okej. To tak. Może przeciwnik zobaczy, to się na to przygotuje. Okay. Wiecie co, no tak, jak zaczniemy walkę w stójce, dobrze się czuję w stójce, zobaczymy jak to się potoczy. Jeżeli będziemy walczyć w zwarciu, będziemy walczyć w zwarciu. Planuję walczyć, no w każdej płaszczyźnie jestem gotowy. Okej. Okay. Mhm. Adam, powiedz, tak? Jacku, takie szybko jedno pytanie. Ostatnio twoja pierwsza porażka w karierze. Tak. Jak ją zniosłeś? Jak długo ją przeżywałeś? To znaczy tak, to jest spot, może taka porażka była potrzebna po to, żeby dalej się rozwijać. Bo gdy znowu łatwo bym wygrał, nie wiem, co byłoby dalej. Taka lekcja pokory, może wypadek przy pracy. W sobotę udowodnię, że był to wypadek przy pracy i dalej już będziemy kontynuować tą zwycięską drogę. Twój rywal ma mały rekord, bo tak naprawdę stoczył dwie zawodowe walki. Co można powiedzieć o takim zawodniku? Czego można się spodziewać? Na co trzeba być gotowym, gdy wchodzi się do klatki? Właśnie z zawodnikiem, który tak naprawdę stoczył niewiele walk zawodowych, więc nie ma za bardzo z czego wyciągać wniosku. Będąc faworytem, wtedy presja większa jest po stronie faworyta. Natomiast atutem właśnie takiego przeciwnika, który nie ma zbyt dużego doświadczenia, powiedzmy, w
walkach jest ta nieprzewidywalność, ponieważ nie można stwierdzić, na co jest gotowy, co powiedzmy mógł poprawić i trzeba być gotowy na każdym kroku. Jak aktualnie oceniasz stan dywizji w KSW? Podoba mi się to, że dywizja się rozwija, widzę zakontraktowanych coraz więcej zawodników w tej kategorii, tak więc są to wszystko plusy dla kategorii, dla kibiców i ogólnie dla widowiska. Zmiana na tronie w ostatnim czasie to jest plus dla dywizji czy minus? Coś się dzieje, zawsze zmiany są fajne. No to jest sport, tak to wszystko wygląda. Tomek i tak bardzo długo był na tym tronie tej dywizji półciężkiej. Jakieś takie odświeżenie, świeży powiew, zawsze dobrze zrobi dla dywizji. Ibrahim Czudzigajew może mieć problemy z obroną pasa w KSW, no bo wiadomo, że jako zawodnik o paszporcie rosyjskim może mieć problem w ogóle z wjazdem do naszego kraju. Na razie jeszcze nie zapowiada się żadna walka z jego udziałem, nie ma o tym mowy, ale gdyby rzeczywiście sytuacja na świecie się unormowała i moglibyśmy wrócić do tych startów Rosjan w organizacji KSW, to czy ty widziałbyś dla Tomka natychmiastowy rewanż z Ibrahimem? Tak, myślę, że z szacunku dla Tomka tyle czasu panował właśnie na tronie tej dywizji, że taki rewanż myślę, że byłby dobrym pomysłem. W dywizji do 93 kg debiutuje również na tej samej gali, na której ty będziesz walczył za dwa dni, Rafał Kijańczuk. Ciekawy angaż do KSW? Tak, jestem medialny zawodnik, fajne walki daje. Myślę, że to jest jak najbardziej plus dla organizacji. Zakładamy, że obaj wygrywacie w najbliższą sobotę. Będziesz zainteresowany starciem z Rafałem? Zobaczymy, jak się potoczą losy tej gali. Wszelkie kroki będziemy podejmować po gali. No dobra, ale brałbyś czy nie? No zobaczymy, co mi zaproponują organizacja. Okej. To chyba ostatnie pytanie, bo jutro jest waga, oficjalna ceremonia ważenia, ty dzisiaj uśmiechnięty, chyba większego problemu nie będzie. Tak, troszeczkę poszedłem inaczej do wagi w tym starciu. Zawsze udawało mi się zrobić wagę, był to pierwszy raz ostatnio, kiedy nie zrobiłem tej wagi. Przyczyny wiem, jakie są i po prostu zostały wyeliminowane, tak więc nie będzie żadnych problemów ze zrobieniem wagi. Patryk Kaczmarczyk przed walką na swoim terenie, na KSW 68. Patryk, witam Ciebie i od razu pytam, jak to jest z tą presją? Faktycznie jest taka presja na Tobie? To znaczy, ja już wypowiadałem się na temat tej presji w trailerze, czyli że to tak naprawdę pozytywna presja i taką presję mogę dźwigać całe życie. Czy możemy się spodziewać, że hala w Radomiu zapłonie? No zdecydowanie, no ja już nie mogę się doczekać i myślę, że od pierwszej walki, gdzie wyjdzie radomski zawodnik, czyli Piotrek Kasprzak, to już będziecie mogli słyszeć naprawdę, naprawdę dobre show, bo tam kibice zawsze dopisują i zawsze za nami jeżdżą, ale no tutaj w naszym rodzinnym mieście to już wszyscy będą, będzie 5000 ludzi z Radomia, także no hala może tego nie wytrzymać. Podczas dzisiejszego Mediadeju rozmawialiśmy z Twoim rywalem i zdradził nam, że trenował trochę z Robertem Ruchałą przed ostatnią walką i jakieś tam myczki na Ciebie Robert mu zdradził. Jak myślisz, czego możesz się spodziewać w takim razie? To bardzo dobrze, no bardzo dobrze. To zapowiada, że będzie wyrównana mocna walka i tego oczekuję. No, jeżeli mu zdradził te myczki, to chętnie je zobaczę w trakcie walki. Jakie wnioski ze swojej przegranej, ale też z przegranej Michała Domina z Robertem Ruchałą wyciągasz przed tą walką? Wiesz co, ja to nie będę teraz rozkminiał tej jego walki z Robertem, bo przecież to było dawno temu, to po pierwsze. Po drugie, on tam chyba wziął tą walkę jakoś na ostatnią chwilę, z tego co wiem. Także bardziej skupiłem się na dzisiaj jego wygranej walki z Szymonem Karolczykiem. A co do mojej walki z Robertem, no to już tysiąc razy powtarzałem o tych wyciąganych wnioskach po tej porażce, także no nie wiem, czy mam się powtarzać, no ale no dobra, no tyle, że no zmieniłem dużo, zmieniłem przygotowanie fizyczne, wyjechałem też na krótki obóz za granicę, bardzo dużo zmian i czuję, że ta porażka to jest dla mnie duży krok w przód, a nie krok w tył. No właśnie, jak dużo dał Ci ten obóz w Niemczech? Znaczy, no to tam nic tak naprawdę nie mogłem zmienić, bo to był tydzień tak naprawdę, ale no co, pewność siebie, takie obycie w innym miejscu, to też było mi trochę potrzebne, no co, też zawitałem kilka razy na sparingi do WCA, także no... Miejsce zdjęcie z Soldiciem. A tak, nawet filmik nagraliśmy, ale ogólnie no mega pozytywna osoba, mega pozytywny gość, każdego traktuje jak równego, nie jest jakimś tam, wiesz, wywyższającym się gościem, to jest prawdziwy mistrz, który no fajnie czerpać z niego przykład. Patryk, wydaje się, że wasz pojedynek może skraść też serce kibiców. Ty jesteś Stójkowiczem walczącym bardzo efektownie. Twój rywal również jest Stójkowiczem. Woda na młyn chyba dla was obu. No bardzo dobrze, no ja się cieszę, ale też zwróciłbym uwagę na to, że Michał Domin w swoich dwóch walkach w KSW jako pierwszy próbował tak naprawdę sprowadzać swoich rywali, czyli tam w walce z Robertem, to on chyba, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba to on zainicjował pierwszą próbę obalenia i w walce z Karolczykiem było podobnie, także ja się nie nastawiam na walkę stójkową, tylko na pełne MMA.
Ostatnie dwa dni przed galą to zawsze są takie bardzo mocne, wymagające dni. Powiedz, jak idzie ci ścinanie wagi, jak się z tym wszystkim czujesz? Czuję się świetnie, a jest to trochę dziwne, bo zbijam najwięcej kilogramów w karierze tak naprawdę. W dotychczasowej swojej karierze, no nie jest może jakaś długa, to moja 9. walka zawodowa. No i zbijam najwięcej kilogramów, ale naprawdę czuję się bardzo dobrze i pewnie się czuję przed tym jutrzejszym ważeniem. Myślę, że bez problemów zrobię limit. Patryk, pozwól, że cię zapytam o jedną rzecz. Ty jesteś zawodnikiem, który jest oceniany przez wielu ekspertów jako przyszłość polskiego MMA i wiele osób widzi w tobie ten ogromny potencjał. Powiedz, jak myślisz, czy duży wpływ na to, że widzą ten potencjał, miał ten twój występ wtedy, kiedy wskoczyłeś na klatkę i powiedziałeś, jestem przyszłością? Wiesz co, nie wiem, czy to miało jakiś... Na to przełożenie, ale to był mój po prostu chwyt marketingowy po to, żeby zacząć być zauważonym wreszcie. Bo już nie raz tłumaczyłem to, dlaczego ja tak zrobiłem i dlaczego to nie jest brak pokory, tylko po prostu coś, co pomogło mi wyjść na wyższy level w karierze sportowej, przez to, że zacząłem zarabiać więcej pieniędzy, przez to, że stałem się tak naprawdę osobą taką niezależną, przez to, że mam pieniądze, mogę trenować. Nie potrzebuję już innej pracy, przez co mogę rozwijać się jeszcze bardziej. Także ja już to tłumaczyłem nie raz, nie dwa, nie trzy, ale już ta łatka braku pokory mi została przebita, także no, będę z nią żył i nie ukrywam, że jest mi z tym bardzo dobrze. Mieszkasz tu, jesteś tu na co dzień, czuć, że Radom żyje powoli tą sobotą? Nie skupiałem się na tym za bardzo, no gdzieś tam jak już chodziłem po... Przepraszam, strasznie mi gorąco. Strasznie jest gorąco, nie? No. Tak. Właśnie, ale to dobrze, bo czuję, że właśnie leci ze mnie, także dobrze. Wracając do pytania, no czułem, że gdzieś tam, jak już w tych ostatnich dniach chodziłem po galerii, no to ludzie gdzieś tam krzyczeli z daleka, że powodzenia Patryk, widzimy się w sobotę i tak dalej, no to także czuję to wsparcie, no ale wiem, że jak wejdę na tą halę w sobotę, to dopiero poczuję prawdziwą moc radomskich kibiców. To co, jeszcze szybkie typowanko w takim razie na main event Rutek versus Parnas i cię już puszczamy z tej plaży. To znaczy, bardzo ciężko mi powiedzieć cokolwiek o tej walce, tak czysto teoretycznie patrząc, ja bym to typował jakoś 55-45 dla Parnasa, ale no, wydarzyć się może wszystko. Damian Janikowski przed KSW 68, przed starciem z Tomkiem Jakubcem. Damian, powiedz nam, jak nastawienie i jak ta najtrudniejsza część, czyli to robienie wagi. Dziękuję, cześć. Wszystko w porządku. Zresztą u mnie co galę robienie wagi zawsze przebiega tak samo. Idealna jest waga zawsze i dobrze się czuję, nie potrzebuję jakiejś medycznej pomocy. Jak widzicie, samopoczucie jest jak najbardziej też ok. To jest najważniejsze, żeby przed walką i dobrze się czuć, być zdrowym i dać siebie wszystko później podczas pojedynku. Damian, powiedz nam, jak przebiegło to przygotowanie. Wróciłeś do Wrocławia, potem przeniosło się znowu do Buca. Jak to wyglądało? Wyglądało, tak jak gdzieś tam śledzicie. Nie, no powiem, no wróciłem do Wrocławia, do swojego miejsca urodzenia i zamieszkania, do domu po 4 latach. No ale jednak jakby przygotowując się do walki, mówiłem o tym i rozmawiałem z całym sztabem jakby przygotowawczym, że wrócę na przygotowania do Warszawy, do klubu, w którym tak naprawdę się rozwijałem, wychowywałem. Mam tam swoich trenerów, których znam, mam swoją ekipę, z którymi jakby chłopakami, z którymi trenuję i wszystkie całe inne zaplecze jakby medyczne, fizja i cała fizjoterapia. I wszystko jakby w tej Warszawie mam poukładane, tak? No we Wrocławiu jakby na nowo bym musiał to tworzyć, nowych trenerów. Aczkolwiek muszę też tu pozdrowić i podziękować trenerowi Mateuszowi Dobiłowiczowi za możliwość trenowania właśnie w klubie w Bonsai MMA. Tutaj też ukłony dla Radosława Kyca z klubu Skorpion i Tariela Zandukeli, do których tak naprawdę chodziłem. Podczas tych pierwszych, można powiedzieć, jakby pierwszego etapu przygotowań u siebie we Wrocławiu, no, na półtora miesiąca to już była taka mocna i ciężka decyzja, bo zostawiłem swoją całą rodzinę we Wrocławiu, a sam zniknąłem na półtora miesiąca po to, żeby właśnie do tej walki się przygotować tutaj w Warszawie. Ja bym chciał poruszyć temat waszego trailera, który bardzo mi się spodobał. Były takie fajne, subtelne szpileczki z twojej strony, jak i ze strony Tomka. I Tomek powiedział o tobie coś takiego, że jego zdaniem czasami nie wytrzymuje ci psychika i dlatego te walki wyglądają raz dobrze, a raz źle. I chciałem, żeby się odniósł teraz do tych słów. To dobrze, bo ostatnio było źle, to teraz będzie dobrze. Także sam sobie jakby przyszpilił i w ten sposób odpowiada. Znaczy to jakby odpowiadając na to, co ty powiedziałeś i to, co Tomek powiedział,
jakby mi psychika nie siada, ale co inny zawodnik inaczej trochę się bije, trzeba ten plan trochę inaczej ułożyć. No i wiadomo, nie zawsze się układa jakby po mojej myśli. Trzeba też jakby przypomnę, że to Tomek dążył do pasa, to Tomek miał Grzybyka zabić, rozwalić, a w drugiej rundzie poszedł spać i nie zrealizował swojego planu, więc też mu psychika padła, bo jakby nie zrobił założenia, które sobie jakby zaplanował i oddalił się od tego, od momentu, od tego, żeby zawalczyć o ten pas, tym bardziej, że Grzybek teraz przegrał też z Bartosińskim, czyli odsunął się jeszcze dalej. I to tyle, jeśli chodzi o tą szpileczkę. Tomek nie przybił mi szpilki, on po prostu pamięta mnie jako zawodnika sprzed 2 lat i też 2 lata temu byłem gdzieś indziej, całkiem inaczej jakby biłem się, całe nastawienie inna koncepcja, a teraz jest w ogóle inaczej. Nie? Też po 2 latach i po stoczeniu kilku tych pojedynków jakby trochę się rozwinąłem i jestem w całkiem innym miejscu. Gdy dostałeś propozycję walki z Tomkiem Jakubcem, czy była taka myśl na przykład przyjmować czy nie przyjmować, bo jednak Tomek w ostatnim czasie miał sporo pecha i co chwila wypadał z walk, które były dla niego planowane? Czy propozycję to dostał pewnie Tomek, nie ja, bo ja tu już byłem dawno jakby zaplanowany na tego 19 marca i to... Jakby... Bardziej pytam o to, jak usłyszałeś, że nazwisko właśnie, Tomasz, okay, Tomek. W porządku, no jakby... Ja nawet się nie odzywałem chyba, czy biorę, czy nie biorę. Po prostu to ja czekałem na oponenta i ja czekałem na walkę, więc zgłosił się Tomek, bo miało być wcześniej jakby inne nazwisko i po drodze też gdzieś tam się Ilić przewijał, który gdzieś tam termin mu nie odpowiadał, czeka cały czas na kontrakt z inną federacją. Zgłosił się Tomek. Widocznie on pomyślał o tym, że to jest też jakaś okazja, wyleczył się z kontuzji, walka to też mu da w jakiś sposób możliwość zarobienia pieniędzy, więc okej, no mi to też pasuje, jest to zawodnik były z 77 kg, więc on jeszcze walki w 84 chyba nie robił, chyba że się mylę, no to też jakby coś innego będzie dla niego, nie? A dochodziły do ciebie takie słuchy w ostatnim tygodniu, że być może jednak Tomek znowu wypadnie z walki, bo chodziły takie plotki w kulisach? Nie, jakby tym się nie sugerowałem, nie myślałem. Z Tomkiem się znamy i też go dziś obserwuję tam w social media, więc jakby cały czas pokazuje, że jest zdrowy. Jeżeli tak mocno się przygotowywał jak do innych walk i złapał gdzieś jakąś kontuzję, a po prostu będzie chciał ją na walce ukryć, no to tylko na mój plus. Tomek przechodzi do wagi wyżej, więc od razu pojawia się takie pytanie, czy ty jako zawodnik, który masz znakomicie opanowane zapasy, wykorzystasz do tego jeszcze swoją wielką siłę, czy to będzie dla ciebie taka największa przewaga nad nim właśnie ze względu chociażby na to, że zmienia on tą wagę? Niekoniecznie, bo też Tomek jest wyższym ode mnie zawodnikiem, też dobrze zbudowanym, więc on tą wagę do 77 zawsze musiał jakby w dużym stopniu, w dużej ilości ciąć. Więc tutaj, jeżeli dużo tej wagi nie zrobił, a pewnie nie zrobił dużo, no też może całkiem inaczej się czuć i lepiej. Jakby warunki fizyczne ma na kategorię 84. Wiadomo, że mogę być trochę jakby przeważać warunkami, jakby tutaj siłą, tak? I jakby w zapasach też tą siłę na pewno mam trochę większą. Ale to będzie taka wyrównana całkiem walka, nie? Kto będzie lepszy, w lepszej dyspozycji i będzie miał szybsze pięści, ten zwycięży ten pojedynek. Jak patrzysz z perspektywy czasu na swoją ostatnią walkę, czyli walkę z Pawłem Pawlakiem, to jakie wnioski z tej walki wyciągasz? Co dzisiaj zrobiłbyś inaczej? Jedną rzeczą, którą przychodzi mi na myśl, to na pewno zaczął szybciej obalać Pawła już w pierwszej rundzie, a tak naprawdę zacząłem w drugiej, go obaliłem i w trzeciej też chyba 2 razy. Mogłem to robić od pierwszej rundy, jakby całkiem inaczej trochę by się może ułożyła ta walka. Nie mówię, żebym od razu bym ją zwyciężył, ale wiem, że w trzeciej rundzie po prostu Paweł tracił siły, był zmęczony, ta trzecia runda też w ogóle jakby była na moją korzyść, na moją wygraną. No a 2 pierwsze po prostu przespałem, może też potrzebowałem szybciej się rozkręcić. No ale to jest taki jakby jeden wniosek, może szybciej trzeba po prostu wejść w tą walkę niż od drugiej rundy. W kuluarach mówi się o walce Pawła Pawlaka z Czarkiem Kęsikiem. Mogę cię poprosić o szybki typ na to starcie? No myślę, że Paweł tu jakby poradzi sobie, bo Czarek bije się podobnie, jakby też jest silny, jakby trochę schematyczny i taki mocno stanowczy. W ostatniej walce też pokazywał, że może iść na wymianę i wytrzymuje te 3 rundy, no ale Paweł no jednak jest jakby bardziej ruchliwy i też na pewno wykorzysta tą swoją szybkość, tą swoją gibkość taką, którą mnie na przykład stopował, cały czas kopiąc te fronty, no i dobry parter, nie? Jakby myślę, że tutaj 70 do 30 jest na Pawlaka.
W twojej dywizji mamy nowego mistrza, Roberto Soldi. Czy aktualnie posiadasz dwóch pasów organizacji KSW? Jak sądzisz, jak teraz potoczą się losy Soldicza? Będziemy go oglądać w 8-4. Jeżeli będzie ta jedna ostatnia pożegnalna walka, gdyby jednak zdecydował się podpisać kontrakt z UFC bądź inną organizacją, czy to będzie właśnie 8-4 czy 7-7? Jak ci się wydaje? Ja myślę, że tam znajdą mu zawodnika w 8-4. No jeżeli Mamet nie zdoła wziąć rewanżu, no to może bić się zaraz z którymś tutaj z zawodników. Tutaj mowa o na przykład... A nie, bo Bartosiński to 7-7 jest. 7-7. Mhm. No to nie. Wydaje mi się, że do 7-7 już nie będzie mu się chciało wagi robić. Nie wiem, na ile dzień dzisiejszy waży. Co prawda ostatnio go widziałem, to był duży, teraz już trochę jakby mniejszy jest, także naturalnie nie wiem, ile się bije. No jest na dobrej pozycji, ale myślę, że zostanie w KSW i będzie tu kontynuował jakby współzawodnictwo w kategorii właśnie średniej. Michał, jak nastawienie, jak robienie wagi? Chudziutki. Chudziutki, ale wszystko dobrze. Humor jest, także dobrze się czuję, zawsze mam sprawdzoną metodę robienia wagi, także na dzień dzisiejszy mam 700 gram, także ze spokojem to nawet sobie kolację czy jakiś mały sobie obiadek zrobię i rano wstanę i mam po prostu spokój, wagę zrobioną. Michał, chciałbym, żebyś się odniósł do tych słów od razu z trailera, do tego wąchania jaj, co powiedział Tomek Romanowski. Dziękuję, że to zapytałeś, bo mi nie wypadało. Tak. Wyręczył się. No nie wiem, no, to trochę tak, nie wiem jak sobie zapasy, no ja zawsze będę zapaśnicą walczył, z tego się wywodzę, a nie wiem jak niektórzy trenują i no my jakieś zapasy z Poznania nie robimy takich rzeczy. No mam nadzieję, że Tomek też nie trenuje tylko normalnie i będzie tak tylko powiedział i no zobaczymy w sobotę, czy będzie miał możliwość pokazania zapasów. No mam nadzieję, że bez wąchania będzie. Nie wiem jak to ująć to. A pamiętasz swoją minę jak usłyszałeś te słowa? No bo na pewno obejrzałeś trailer i co, jaka była twoja pierwsza reakcja? Pierw usłyszałem i później musiałem zobaczyć i bo tak... Troszkę, no nie wiem, no nie było jakieś tam fajne, że takie obraża taką dyscyplinę olimpijską, że zapasy i z taką rzeczą. No mam nadzieję, że to tylko takie, to było w formie żartu i tak Tomek tylko tak powiedział nieumyślnie, bo też to by mógł obrazić gromo zapaśników i także tutaj akurat na tej gali 68 KSW no troszkę będzie to. To może być niezaciekawie, jeżeli to nie powiedział żartobliwie. Nie, myślę, że na pewno żartobliwie, zwłaszcza, że podkreśla wielokrotnie, że ma do ciebie ogromny szacunek. Zresztą wy wywodzicie się z tej takiej starej kadry zawodników, jak to Tomek mówi, tak? Którzy lubią się bić i korzystają z tego, co potrafią najlepiej, więc pewnie gdzieś tam to, że będziesz grał zapasami, nie będzie dla niego żadnym jakimś zdziwieniem. No dobrze, ale Michał, powiedz, bo w zasadzie my się nastawialiśmy od poprzedniej gali KSW jeszcze, gdzieś tam po cichu się trochę łudząc, że być może tak będzie, że dojdzie do twojej walki z Musajewem. No, ten rywal jednak ci wypadł. Tomek wziął tę walkę, nie wiem, 4 tygodnie temu. Myślisz, że z tego tytułu może być mu trudniej, nie wiem, przygotować się do tej walki? Cieszę się, że z Tomkiem zawalczę. No, Musajewem tak się stało. No, mam nadzieję, że kiedyś dotrze i te czasy pokażą, że już później ustatkują się. No Tomek jest mocnym zawodnikiem. No, wiem o tym, sparowaliśmy kiedyś parę lat temu gdzie na obozach sparingowych. Wiem o tym, że jest mądrym, czyli nie bierze na przód, jest na pewno przygotowany i damy fajną walkę w sobotę. Jakie może być remedium na jego taktykę bokserską? No bo to jest jednak zawodnik, który jest znakomicie usposobiony boksersko, świetnie sobie radzi w stójce. Tylko zapasy, czy masz jakąś niespodziankę? To też są różne plany, to wszystko też na początku pokażę styl walki i Tomka i mój i dalej będziemy sobie tylko plany dobierać, bo to można się przygotowywać, a też nie wiadomo jaki przeciwnik ma plan, jakie luki zobaczył na poprzednich walkach, na wideo. No i wyjdzie ta stara szkoła, będziemy się bić mocno i walczyć nie do upadłego. Michał, ty wolisz bić się z uderzaczami czy z parterowcami? No Tomek jest stricte strajkerem. Jak to wygląda z twojej strony? Nie ma. No to jest MMA jest przestrojowe, czyli nie mam takich czy wolę się wybieranie zawodników, czy z ich stylu.
Tomek jest mocnym nazwiskiem. Cieszę się, że fajnie walczy w stójce, mocno ma. Wiem, że też ma parter bardzo mocny, defensywę zapasów. I także, że nie wybieram, nie mam jakichś stron, których pod przeciwnika, którym ja lubię walczyć. Igo, chciałem poruszyć jeszcze jedną sprawę. Jak wszedłem w komentarze pod ogłoszoną waszą walką, trailerem na Twitterze, praktycznie wszyscy są za tobą. Wszyscy piszą Team Pietrzak. Na pewno to widziałeś, na pewno to dotarło do ciebie. Ja, dotarło. Jeśli nie, to już wiesz. Powiedz mi, zaskoczony byłeś takim feedbackiem swojej osoby? Dotarło do mnie, bo gdzieś tam koledzy z klubu gdzieś tam napomnieli, czy Artur menadżer też mówił, że fajnie ten, ale nie czytam komentarzy, nie biorę jakoś to pod siebie, czy to będą negatywne, pozytywne. Wiadomo, że zawsze dobre słowa gdzieś dodają skrzydeł, no ale to jest sport, to zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie. Cieszę się, że jest jakieś rzesze za mną stoi. Kibiców i dopingują i postaram się nie zawieść w sobotę i pokażemy fajną walkę. A twoja przewaga na przykład w typowaniach i ta znaczna przewaga, bo naprawdę znakomita większość typuje ciebie, mało tego, nawet niektórzy twierdzą, że to będzie dla ciebie bardzo łatwa walka, wręcz spacerek z Tomkiem Romanowskim. Czy ciebie to zaskoczyło, że jesteś aż takim faworytem? No troszkę tak. Nie czuję się jakimś takim mocnym faworytem. Tomek jest mocny, potrafi zaskoczyć i na pewno ma parę asów na walkę przygotowaną. I mnie to troszkę zaskoczyło, nie w ogóle go nie lekceważę, bo wiem, że to mocny, mądry zawodnik. I to, co ludzie też tak jakoś, nie wiem. A to jest miłe uczucie być faworytem, a nie underdogiem? Ogólnie no, jest już jakaś presja, jest się faworytem, jest jakaś nałożona presja i to już jest dla niektórych zawodników jakiś plus, niektórzy minus. No, ja wolę być taki w cieniu, spokojny, underdogiem, niczym się nie przejmować, nie narzucone mieć, że jakiś tam wygranym. Zwycięstwo, że już musi być po prostu przypisane, to tak napomniałem, no to jest no, sport, to jest walki, to chwila, sekunda nieuwagi, a już cała praca 10 minut, czy pod koniec nawet 14 minucie może runąć. Pokochaliśmy jeden z najbardziej zaskakujących i nieprzewidywalnych sportów, jakim jest MMA. W związku z tym też chciałam cię zapytać, bo jak się widzieliśmy ostatnim razem, to jeszcze byliśmy przed walką Eweliny Woźniak, już jesteśmy po tej walce. Jesteś zaskoczony tą przegraną? Tak, no Ewelino, troszkę jestem zaskoczony, no tak jak ją widzieliśmy na przygotowaniach, miała formę, biła tak i zawodniczkami, którzy przychodzili ją obciążać, i zawodnikami, faceci dostawali to też Brazylijka, fajną też ogólnie walka, super, tak mogę jeszcze ująć, widowiskowa, działo się co po chwilę, akcja z akcjami. O troszkę coś tam nie wyszło. Słyszałem, że od trenera właśnie Jeziora, że tam ze zdrowiem troszkę nerki coś tam nie zagrały delikatnie. Wszystko już było dobrze gdzieś tam przed walką, ale już po tym zrobieniu wagi coś może to przeważyło, że minimalne jakieś tam detale gdzieś zaważyło, bo to już Ewelina taki poziom podnosi no, wysoką rangę, czyli to tak równie dobrze mogła być walka już oglądając się pod taką najwyższą federację UFC. Okay. Nelly, jak myślisz, ta przegrana bardzo mocno zastopuje tą drogę Eweliny do UFC? Bo w kontekście UFC o Ewelinie mówi się już od bardzo dawna. Ewelina jest mocną zawodniczką i ta przegrana, ja uważam, że to też ją zmotywuje, bo miała rekord 6 zwycięstw i no tak jak każdy żołnierz, no musi mieć, no to jest jak jedynka w szkole, no żołnierz bez karabinu, no to zawsze musi mieć, no to ją zmotywuje i wyciągnie te lekcje i tylko ją popchnie do przodu. Albert Odzimkowski przed galą KSW 68, uśmiech na twarzy jest, powrót do klatki raduje. No tak, no jest powrót do wszystkim do klatki, bo u siebie w mieście, no fajne wydarzenie. Bilety się rozeszły bardzo szybko, także na pewno będzie fajna atmosfera na trybunach, no i wydaje mi się, że takie wydarzenie już dawno czekał Radom. Spacerkiem sobie tu przyszedłeś, żeby zrobić formalności, załatwić i dać tam wywiad? Nie, odebrałem syna ze żłobka i przyjechałem z synem szybko, on tam broi, chyba widzę już panom od kamer ukradł jakieś balony.
balony i pompkę i broi, ale to charakter po mamusi, także nie ma czego się dziwić. Tak jest. Nie. Albert, powiedz, bo mówi się dużo o tym, że jest na tobie ogromna presja, bo po pierwsze jesteśmy jednak na twoim terenie, więc ci wszyscy fani, którzy tutaj przyjdą, będą też trzymać kciuki właśnie za ciebie. Z drugiej strony, no jesteś po trzech przegranych. Gdzieś tam to z tyłu głowy wiadomo, że jest, więc teraz powiedz, jakiego Alberta możemy się spodziewać w klatce? Czy ty będziesz chciał wszystkich zaszokować i zrobić po prostu wielką niespodziankę, skończyć walkę przed czasem, czy będziesz raczej zachowawczy? Na co się nastawiasz? Oczywiście, to ja przede wszystkim wyjdę i będę się bił, tak? Będę się bił, staram się gdzieś to za dużo o tym nie myśleć, choć ta sama jak powiedziałaś, no ciężko o tym nie myśleć, no bo to wiadomo, też nigdy nie byłem w takim miejscu, jeśli chodzi o swoją karierę sportową, w którym jestem teraz, jest na pewno presja, jest też ogromna radość z racji wielu kibiców, z racji tego, że odbywa się to wszystko w moim Radomiu, bo jestem lokalnym patriotą, ale no przede wszystkim chciałbym, żeby mieć w klatce zimną krew, a tak naprawdę jak ta walka będzie się układała i tak dalej, to nie staram się zakładać jakichś wielkich planów, staram się po prostu wyjść i zrobić robotę i zrobić przede wszystkim wszystko, żeby ten pojedynek wygrać. No po co ci ta klatka? Ty się już spełniasz w roli komentatora, w ogóle ludzie lubią cię słuchać, po cholerę ci to? Nie, no wiesz, lubię to bardzo, w sensie takie myśli, tak naprawdę to nigdy nie marzyłem w ten sposób, żeby być komentatorem lub w jakiś sposób się udzielać w tym kierunku. Na pewno zawsze marzyłem o dzieciaka, żeby jednak spełniać się sportowo i czy trenując jeszcze sport amatorsko, zaczynając od judo, potem przez kickboxing i tak dalej, tak to zawsze mnie to gdzieś jarało i wiesz, i tak naprawdę to no, uważam, że sport buduje, no bo też tak jakby poprawiasz cały czas swoją odwagę, pracujesz nad nią, no bo wydaje mi się, że odważny nie jest ten, kto się niczego nie boi, tylko właśnie mimo jakiegoś strachu i tak dalej, po prostu robi to, co kocha lub to, co musi. Czyli potrafi przełamywać jakoś te emocje i to mnie naprawdę nakręca. No i przede wszystkim kocham sporty walki, jestem w nie wkręcony na maksa i wydaje mi się, że w sportach walki mamy tak naprawdę wszystko, już poza techniką, poza samą walką, to wydaje mi się, że wiele, wiele szacunku do innych ludzi można wynieść i takich, nie wiem, takich zachowań, które można przenieść bezpośrednio na życie prywatne. Twój kolega z teamu menedżerskiego, Michał Kita, powiedział w trailerze przed KSW 68, normalni ludzie uciekają przed bólem, my jesteśmy nienormalni, ale też jesteśmy elitą sportów walki. Czujesz się tą elitą? Znaczy, nie czuję się może elitą, to jest naprawdę duże, duże słowo i tak naprawdę no, przede wszystkim ja chcę się spełniać i no, na pewno wydaje mi się, że w jakiś sposób odbiegamy jakby przez to, że jednak i z naszym zawodem wiąże się bezpośrednio zadawanie bólu i przyjmowanie tego bólu. Ale tak naprawdę czy bym nazwał się elitą, na pewno nie nazwałbym siebie elitą, ale no, dużo jest racji w tych słowach, które powiedział Michał. No, przede wszystkim no, ten sposób myślenia na pewno zawodnika jest dosyć specyficzny. A jak odciąć się właśnie od tego, że jednak wasz zawód jest związany z przyjmowaniem i z zadawaniem bólu, co naturalnie nam się, takim ludziom, którzy nie walczą, kojarzy jednak negatywnie, a wy uprawiacie sport i to piękny sport. Gdzie, w którym momencie jest granica? Znaczy wiesz co, ja też nie mam nigdy żadnych, tak naprawdę często mi ktoś zarzuca, ja naprawdę nie mam emocji jakby przed walką i jakiś, nie wiem, nigdy nie miałem jakichś takich negatywnych bardzo emocji, może raz do Meka chyba miałem jakieś tam negatywne emocje, bo mnie wkurzył przed walką, ale w sensie takim, że wiem, że to jest tak jakby dziwne, no bo jednak ta jakby agresja w klatce musi się jakby wiązać często dla osób stricte z agresją przed lub trzeba mieć po prostu coś do kogoś mieć, a wydaje mi się, że znaczy, ja podchodzę do tego stricte tak, do rywalizacji sportowej, do udowodnienia coś sobie. Nieraz wiadomo też swojemu przeciwnikowi, że po prostu przede wszystkim, że jestem od ciebie lepszy, ale wydaje mi się, że nie wiem, ja tak bardzo rozdzielam to jakby tą osobowość moją w klatce i poza nią. Jeżeli twój synek przyjdzie do ciebie za kilka lat i powie, tato, chcę być taki jak ty i chcę robić to, co ty, chcę uprawiać MMA, to powiesz mu, zajmij się hodowlą jedwabnika, czy jednak będziesz wspierał jego plany? Nie, no oczywiście bym wspierał. Przede wszystkim zależy na tym, żeby wychować go na dobrego człowieka, a tak naprawdę co on będzie robił w życiu, to tak naprawdę to nie jest istotne. Ważne, żeby ten jakiś jego ten dekalog i tak dalej był przede wszystkim jego, żeby się dobrze z tym czuł i postępował według własnego sumienia, a tak naprawdę to, co on postanowi w życiu, to ja zawsze będę go wspierał, bo to jest mój syn. Albert, powiedz nam, pomimo tych trzech porażek i teraz walczysz u siebie, jest właśnie dodatkowe brzemię, że musisz się pokazać lepiej
wygrać pojedynek przed swoją własną publicznością? Oczywiście, jest. No, wiesz, ja tak jak powiedziałem, no, nie byłem nigdy w takim etapie swojej kariery i no, jest to brzemię i mam nadzieję, że przede wszystkim zdołam, ta presja jeszcze jakby dodatkowo mnie nakręci i pozwoli, nie wiem, całkowicie uwolnić ten jakby potencjał, żeby przynajmniej nie zepną te emocje i no na pewno też o tym myślę i bym okłamał cię, gdybym powiedział, że tak nie jest i no ale z drugiej strony też wiem, że jeśli mi się uda to wszystko, po prostu jakby to wszystko przejść, na pewno mi to dodatkowo wzmocni. Właśnie to, co wcześniej mówiła Martyna, to, że jesteś komentatorem, że fajnie ci idzie z Maćkiem Turskim w kanale sportowym, bawisz się tym, widać, że ciebie to cieszy, oglądając te programy. Jest ten głód walki, jeszcze przez pryzmat tego, że nie musi się bić, żeby zarabiać pieniądze, nie musisz tracić zdrowia? Tak, jest, powiem ci. Może chwilę po kontuzji, tak wiesz, po tej, jak w szczególności ja po kręgosłup miałem poskręcony na śrubki, to gdzieś się zastanawiałem, czy ja był taki moment, czy ja będę w stanie jeszcze wrócić. Potem była taka troszeczkę blokada, a potem tak naprawdę to już minęło od tej operacji 3 lata i tak naprawdę już ja nie myślę w ogóle o tym i no jest głód i wiesz, ja uwielbiam naprawdę trenować, ja uwielbiam się męczyć. Sam trening sprawia mi naprawdę ogromną frajdę i ci, którzy mnie znają, ja też wiesz, lubię, ja tak powiem, dookoła tego treningu naprawdę, nie wiem, jest wiele empatii i tak dalej, także to, że my się sobie, nie wiem, dajemy sobie po głowach na sparingu, to nie przeszkadza nam w żaden sposób potem, żeby sobie pożartować, usiąść, czy po prostu w życiu prywatnym w jakiś sobie sposób możliwy pomagać. Ale tak, jest głód i nawet powiem ci, że ten głód jest, widzę, coraz większy. To skoro jest ten głód, jest coraz większy, to czy sobotnie starcie to będzie ten ostateczny, finalny egzamin dla ciebie? Nie wiem. Nie, wiesz co chodzi, nie chcę jakieś rzucać jakichś deklaracji i tak dalej. Tak naprawdę to się skupiam w 100% na tej walce i to, co chcę robić na przede wszystkim, to jeśli chodzi o to numer jeden, jeśli chodzi o tą moją karierę związaną ze sportem, to chciałbym, żeby było właśnie bycie, przebywanie i walczenie w klatce. Jeżeli chodzi o Damiana, to dużo masz materiału dydaktycznego, bo on bardzo wiele walk stoczył na pełnym dystansie, szczególnie ostatnio. Jak wiele udało się wyłapać takich rzeczy, na których możecie się skupić i bazować, żeby je wykorzystać na swoją korzyść? Tak naprawdę myślę, że walka dużo weryfikuje. Oczywiście wiemy, jak Damian się porusza, jakie ma schematy walki. No i jesteśmy na to przygotowani. Na pewno jego doświadczenie tutaj w organizacji, bo jego debiut był tutaj w organizacji, a już ma stoczonych w KSW ile? 14 walk? Może chyba trochę mniej, ale coś koło tego. Nie, no to na pewno to ułatwia, a nie utrudnia. A to, że trenowaliście razem, że razem dzieliliście matę, jak bardzo ci to ułatwiło przygotowanie się pod Damiana? Na pewno wiem, jak mi to ułatwiło. Nie skupiałem się na tym za bardzo, no bo też to było z 2 lata temu, tak? Nie widzieliśmy się około 2 lat też. Ja i on jesteśmy innymi zawodnikami. Ja go pamiętam z tamtego czasu, ale nie jestem osobą, która będzie tamten czas rozpamiętywać, bo zdaję sobie sprawę, zakładam z tego, że poszedł on bardzo do przodu. No i tyle w tym temacie. Nie patrzałem na to, żeśmy razem trenowali. Znam go, ja go pamiętam z treningów, jak to było 2 lata temu, ale zdaję sobie sprawę, że przez te 2 lata on poszedł bardzo do przodu i może być całkowicie innym zawodnikiem. Czego się spodziewasz z jego strony? Czego się spodziewam z jego strony? Myślisz, że będzie chciał obalać, kontrolować, podobnie przeprowadzić walkę jak z Liczem, czy będzie wręcz unikał parteru? Czy na stójkę, czy na parter, wiadomo, jestem gotowy, a tak szczerze wydaje mi się, że będzie próbował walkę sprowadzać do parteru. Więc zapytam o ten twój parter z kolei, no masz go bardzo dobry, a w ogóle nie korzystasz z niego w walkach, bardzo lubisz się bić. Dyrektor sportowy Wojciech Rysiewski powiedział, że właśnie za to cię lubi, że jesteś bijokiem, lubisz się bić, wchodzisz w te wymiany, a nie szukasz tej płaszczyzny, w której czujesz się naprawdę dobrze. I chciałem się zapytać, z czego to wynika, bo to czy z Grekiem, w której była ciężka dla ciebie ta walka, dużo wymiany w tej walce, w końcu musiałeś troszeczkę pójść do swojej płaszczyzny, żeby ten pojedynek wygrać, bo różnie mogło się skończyć, podobnie było też ostatnio. I czemu nie szukasz tego, tych sprowadzeń, nie kręcisz się po te nogi, nie korzystasz z tej bazy parterowej? Okej, dlatego, że
Wracając może do walki z Grekiem, dostawałem dużo w stójce, nie sprowadzałem walki do parteru, dlatego, bo 4 tygodnie przed walką na jednym ze sparingów z Bartkiem Fabińskim, jak ścisnął mnie w klamrę, jak się szykował do jednej z walk w UFC, szczeliło mi żebro. I od tego momentu były 4 tygodnie do walki, ja nie mogłem się nawet schylić, no bo to było żebro pęknięte i robiłem na treningu tylko w miejscu boks i stójkę. I dlatego nie sprowadzałem walki do parteru, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, czy te żebro wytrzyma, tak? Jak ja sprowadzę tą walkę do parteru albo walka będzie w parterze, ale dostawałem tyle po głowie, że i tak tą walkę trzeba było przenieść do parteru. No tam sobie radziłem dobrze i walkę wygrałem. No ale tak jak mówię, no nie było takiego planu, dlatego bo ja chciałem bardzo walczyć, ja nigdy nie odwoływałem walk, bo tak mi się chciało, naprawdę musiały być bardzo mocne powody, żeby to robić. No i w tamtym momencie, jak 4 tygodnie przed walką z doświadczonym Grekiem, szczeliło mi kolano żebra, gdzie nie mogłem w ogóle trenować, robić zapasów parteru, tylko mogłem robić sam boks, nawet kopać nie mogłem, ale chciałem walczyć, no i cieszę się, że mam taki charakter do bicia i lubię też te wymiany i się bicie, no i że mam jeszcze takiego asa w rękawie. Asa, nie asa, bo czasami zgubne, czasami as. No, tak to wygląda, a w kolejnych walkach kolejny był Andrzej Grzebyk, potem kolejną miałem o tą szablę Army Fight Night, no to tam nawet nie trzeba było parteru, no bo mój przeciwnik był w stójce spokojnie tam kontrolowany i rozbijany. I ta walka się zakończyła szybko i łatwo, no a później przed Andrzej Grzebyk, no to już opowiadałem tą historię też bardzo dużo razy czasu, też ścinanie wagi, to wszystko, siły nie miałem, no i też do tego nie sprowadzałem, no. Mhm. Myślisz, że jeżeli Damian cię obali, no jest taka szansa, to z pleców jesteś w stanie coś wyczarować? No z pewnością mieliście sparingi w pełnym MMA albo nawet grapplingowe. Jak wspominasz wtedy te umiejętności Damiana? No tak mówiłem, nie chcę wspominać tych 2 lat wstecz, bo wiesz, ja jestem też takim zawodnikiem, że można być mistrzem na treningu, trzeba to pokazać w walce. Druga sprawa jest taka, że tak jak mówiłem, no przez 2 lata mógł się bardzo mocno rozwinąć i może być świetnym parterowcem teraz Damiano, ale tak, z pleców jestem w stanie bardzo dużo wyczarować i jakoś nie boję się tych sprowadzeń jego. Oczywiście nie będzie miał łatwo tego zrobić, a jak to zrobi, to tam jakby nie wiem, czuję się bezpiecznie. Mhm. Jeżeli chodzi o sparring partnerów, którzy mogliby imitować jego styl silnych, którzy mogliby robić to, co on robi w walkach i z czym sobie dobrze radzi, był ktoś taki, kto imitował jego styl i starał się ciebie sprowadzać? Dużo było tej pracy nad tą obroną obaleń, czy tak naprawdę wyniesień w wypadku Damiana? Tak, na tych wyniesieniach nie, no to się nie skupiałem, no ze względu takiego, że myślę, że on też będzie rezygnować z tych wyniesień, bo jak widzi, kosztuje go to dużo siły i nie jest to do końca skuteczne w MMA. Jeśli chodzi o sparring partnerów moich, no to w Silesian Cage Clubie w El Toro miałem super sparring partnerów, super team do trenowania i tak, dobieraliśmy dużych, silnych chłopów, którzy mieli imitować styl Damiana i dużo też mnie próbowali sprowadzać, też dużo robiłem tych obron przed sprowadzeniami, żeby w razie czego nie miał tak łatwo. No, nawet mamy jednego chłopaka, którego pozdrawiam, Mateusza Pochopnia, u nas w Katowicach, który wygląda jak klon Damiano. Może mu brakuje z 5 kg, ale oglądał każdą jego walkę po 10 razy i zachowywał się w klatce identycznie jak on przed każdą akcją. W takim razie jaki skład narożnika? Czy on też będzie w narożniku? Nie, w narożniku mamy Artura Sowińskiego. Mamy Igora Michaliszyna, Adam Niedźwiedź i Klaudia Mitko. Dobrze, to chyba tyle od nas. W takim razie dziękujemy za poświęcony czas. Czy coś chciałbyś od siebie na koniec dodać? Nie. Chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tutaj jestem i co? I mam nadzieję, że damy super walkę z Damianem i do zobaczenia po. Michał Kita przed galą KSW 68. Przede wszystkim, panie Michale, witamy w Radomiu. Jak pan się tu czuje? Trochę jak u siebie?
Nie, no na pewno nie jak u siebie, ale... Ale koledzy z managementu są. Tak, dużo. Dokładnie tak. Panie Michale, chciałabym zacząć od trailera, ponieważ powiedział pan tam coś, co bardzo nam się spodobało i chciałabym na to zwrócić szczególną uwagę. Normalni ludzie uciekają przed bólem. My nie jesteśmy normalni, ale za to jesteśmy elitą sportów walki. Co trzeba zrobić, żeby stać się elitą sportów walki? Dużo bólu przyjąć. Nie, no, to są takie czasami wycinki niektóre stalerów, niekoniecznie w takim ujęciu, jak to zostało pokazane, no ale nie oszukujmy się. Tak jak powiedziałem kiedyś, MMA to jest wielobój sportu walki, czyli wiele dyscyplin naraz i osiągamy gdzieś tam jakiś poziom w każdej z tych dyscyplin, może nie mistrzowski w pojedynczych dyscyplinach, ale razem, jakbyśmy to do kupy zebrali, jak to się mówi kolokwialnie, stanowimy elitę sportu walki. Właśnie, czy o byciu w tej elicie stanowi na przykład walka dla konkretnej organizacji, czy raczej doświadczenie zawodowe zdobyte w boju? To i to. Dużo szczegółów, dużo poszczególnych jakichś różnych składników. KSW to jest organizacja, w której biją się najlepsi. Teraz pytanie do pana, jak pan się czuje w tej organizacji? Po pierwsze, ze swoim wiekiem, doświadczeniem i tą perspektywą, że idą nowi, młodzi, być może silniejsi, może zdolniejsi. To też to gdzieś tam w jakimś stopniu ci młodzi, co nadchodzą i ten, to gdzieś tam mnie nawet motywuje, tak? Że ciężko się spogodzić z tym, że się starszym, że PSL jednak goni, ale to też jest motywacja do tego, żeby właśnie, bo sport zawodowy to nie jest takie piękne droga usłana różami albo czerwonymi dywanami, to są kontuzje, porażki, zwycięstwa, stresy, nie stresy, ale jak się potrafi dobrze z cegły każdą cegiełkę zrobić, to wtedy jest, jak to się mówi, sukces, ale do sukcesu trzeba to wszystko zbudować, tak? I to jest też motywacja, nie? Wiele rzeczy też bym chciał iść normalnie, zjeść, nie wiem, lody, czekolady albo nie wiem, a sobie odmawiam, bo patrzę zawsze długofalowo dłużej i nie wiem o tym, że kiedy mogę, to mogę, a kiedy nie, to nie. Tak się mówi, że do 3 razy sztuka. Pan ma za sobą 2 próby zdobycia pasa mistrzowskiego KSW. Będzie podejście do 3? No ja się skupiam, przepraszam, ja się skupiam na sobocie i a co będzie po sobocie? Będziemy rozmawiać po walce, nie? Jasne. To porozmawiajmy w takim razie o rywalu najbliższym. Brazylijczyk, który chętnie przechodzi do walki w parterze, ale jak sobie tak obejrzałam 2 czy 3 jego walki, to widać, że tam w tym parterze za aktywny nie jest. Raczej szuka stabilizacji jej pozycji. No a pan za to znakomicie potrafi kontrolować z góry i ubijać swoich rywali. Taki będzie plan? Plan jest wygrać i to przed czasem. I tego nigdy nie ukrywam i taki jest plan. A nie pogardzę jakimkolwiek wygraniem, tak? Chcę wygrać i do tego będę dążył w sobotę. I jak na papierze ocenia pan swojego rywala? W sensie jak papierze? Czyli no, na podstawie tego, jakich rywali do tej pory pokonał? Nie lekceważę już nikogo, tym bardziej właśnie ze względu na różne zawisłości jakieś te wiekowe moje i różne podejście. Obojętnie kto by to nie był, w każdej walce już po prostu mam wyczyszczony cel. Czy by mi się zmienił, czy nie zmienił, wiem co chcę zrobić, wiem jak się mam przygotować i będę dążył do tego, żeby wygrać. Co jest najważniejsze teraz przez te najbliższe 2 dni do samej gali? Spokój, w ogóle nie myślenie o gali i normalne życie, bo im bardziej się o tym myśli, tym bardziej człowiek się stresuje, a to jest właśnie doświadczenie, które jest moim plusem i całkowicie myśli, wszystko odciągam, zaraz idę do pokoju, zjeść kolację, zadzwonić do dzieci, porozmawiać i o sprawach rodzinnych, takich normalnych, normalnym toku życia, a nie o walce. Marcin Czyński przed KSW 68, witamy serdecznie. Witam. Słuchaj, no rozmawiałem dzisiaj z dyrektorem sportowym Wojsławem Rysiewskim. No trochę od tego, jak się obaj z Adamem pokażecie, zależy wasza dalsza przyszłość. Nie ukrywał tego, że prawdopodobnie temu, któremu się nie uda wygrać, będzie musiał się odkuć poza organizacją. Czy w związku z tym to nakłada na ciebie jakąś dodatkową presję, że ostatnią walkę przegrałeś, no i teraz jest tylko jedna opcja, zwycięstwo? Znaczy, ja wiedziałem, domyślałem się, że tak jest, ale nie myślę o tym. Po prostu idę tam zobaczyć, chcę się cieszyć chwilą, tą walką, a nie myśleć, co będzie później. Więc wracając do twojego debiutu dla KSW, w twojej opinii, jak teraz do niego wracasz, to jak myślisz, co poszło nie tak? Czy były jakieś rażące problemy, które popełniłeś? Czy rywal po prostu tego dnia był lepiej dysponowany i najzwyczajniej w świecie lepszy? Zagrały kwestia umiejętności, przygotowania, zbijania wagi, czy nie ma żadnych wymówek i tyle? Znaczy, można by tam było zrobić parę rzeczy lepiej. Na pewno ja bym teraz inaczej zawalczył. Wydaje mi się, że wiem, jak powinienem zawalczyć. Popełniłem jeden błąd, zaskoczył mnie po prostu z tym... No, dałem mu plecy, tak? I on mnie zaskoczył tym duszeniem. No i tu oddaję mu to, że jednak jego warunki tutaj przeważyły. No, ale czy do końca taki był lepszy i w ogóle... Znaczy, ja bym jeszcze z nim jakbym zawalczył, to po prostu wydaje mi się, że wiem, jak z nim walczyć i żeby...
następnym razem. Ja uważam, że też mogłem to zrobić, decyzję na decyzję, ale no po prostu popełnił błąd w pewnym momencie i on to wykorzystał. Zaskoczył mnie tym właśnie duszeniem, tak mówiłem. No i tak nie wynik był. Czy dużo pracowałeś po tej ostatniej walce z Damianem nad parterem, nad ucieczkami z tych pozycji, nad tą defensywą grapplingową? Nie, to inne. Bardziej stójkę szkoła. Mm. No Adam Tomasik, inny rywal, troszeczkę inny styl, inne warunki fizyczne przede wszystkim, no bo mówię, że Damian naprawdę te warunki ma bardzo, bardzo dobre, jak na tę kategorię wagową. Od kiedy więc wiesz, że Adam Tomasik będzie twoim rywalem? No długo, jakoś szybko, chyba w grudniu nawet już wiedziałem, że Tomasik będzie moim rywalem. Czyli to były najdłuższe przygotowania w karierze, czy dałeś sobie troszeczkę czasu i ruszyłeś na spokojnie w styczniu dopiero? Tak, właśnie no trochę czasu sobie dałem i wtedy jakoś w styczniu, nawet w grudniu ruszyłem z przygotowaniami. Na co postawiłeś w tych przygotowaniach? Na ogólny rozwój każdej płaszczyzny, bardziej kondycja, bardziej stójka, to o czym wspomniałeś. Czy skupiłeś się na cechach rywala, tych jego zaletach i wadach, tak żeby je w sobotę zneutralizować? Znaczy trenuję wszystko tak samo, nie? I parter, i zapasy, i stójka, tylko bo tak mówię, że czy po przegranej z Piłowaczykiem, czy postawiłem tylko na parter? Nie. Bardziej, nie wiem, stójkę teraz chciałbym rozwijać i tyle, ale to nie jest tak, że tylko stójka, tylko ten, ja trenuję wszystko, parter, no, a tu po prostu szykowałem się, czy ogólnie pod przeciwnika, nie, to co on, wiemy w czym on jest dobry, w czym jest lepszy, w czym gorszy i szykujemy się tak, żeby jego słabe punkty wykorzystać. No ostatnia walka w studio, aktualnie sytuacja wygląda tak, że 5000 fanów będzie na trybunach, fanów głównie z Radomia. Czy tak publika gdzieś o niej myślisz? No, otwieracie kartę, więc dla niektórych zawodników jest to lepiej, niektórzy zawodnicy main eventowi mówią, że woleliby walczyć pierwsi, niektórzy trochę się stresują jednak otwierając kartę, jak jest u ciebie? Czy myślisz o tym stresie związanym z publiką i z otwarciem karty walk? Znaczy otwarcie karty to mi się podoba, bo wtedy wszystko sobie ustawiam, nie? I posiłki przed walką i tak dalej. Dlatego to mi się podoba, a kibice, no zobaczymy jak pierwszy raz będę walczył przed taką publicznością, także zobaczę wtedy. Po walce będę mógł ocenić, czy to jest fajne, czy nie fajne i tak dalej. Jak dużo czasu na przygotowania poświęciłeś, jeżeli chodzi o Warszawskie Centrum Atletyki? Czy to była główna baza, czy były jakieś wycieczki po klubach i trenowałeś też poza WCA? Nie no, głównie WCA, ale też do innych klubów też tam odwiedzałem. Czy było tak, że szukałeś gdzieś sparring partnerów, takich, którzy mogliby imitować ci rywala, czy na tego typu jeszcze pomysły przed walką jeszcze ich nie ruszałeś, bo uznajesz, że być może to na tym etapie lepiej się skupić na rozwijaniu i najszybszym swoich umiejętności? No tak skupiałem się po rywale, czyli no zawodnicy tak w WCA, którzy tam odzwierciedlali Tomasika, no to tam wykorzystałem ich w sparingach, ale to też robiłem z każdym, nie? To także, ale jakieś tam runki robiłem, żeby mi przypominali jego, tak? No. Jak myślisz, czy on cię może zaskoczyć? Czego się najbardziej obawiasz albo czego się po nim spodziewasz? Co zaprezentuje w sobotę? Znaczy, no to całe MMA jest takie, można czymś zaskoczyć, tak? No ale no, nie skupiam się konkretnie, czy on może mnie czymś zaskoczyć? Nie, to tak nie analizuję tego. W takim razie na koniec tylko dopytam, kto w narożniku? Robert Jocz, Grzesiek Tendrowski i Adam Krawowski. Okej, no w takim razie co, no czekamy na mocną bitkę, kategoria 93 kilo, jest potrzeba rozwoju tej kategorii w KSW, także liczymy na mocne starcie, może wojna trzyrundowa, fani na pewno chętnie zobaczą takie otwarcie gali w Radomiu. Dokładnie, ja też bym chciał takiej wojny. Jan Kuładża przed KSW 68, witamy w Radomiu, co prawda nie stolica Polski, ale bardzo blisko. Chciałbym zapytać po pierwsze, czy to jest pierwsza wizyta Jana tutaj w Polsce i jak nas odbiera? Jan Kładża, deux jours avant le combat au KSW 68 à Radom. Comment tu sens en Pologne et c'est ta première fois ici en Pologne? Oui, c'est ma première fois en Pologne. Je me sens bien, bel accueil, tout se passe bien, voilà. Tak, to jest mój pierwszy raz w Polsce. Zostałem bardzo dobrze odebrany i cieszę się, że jestem tutaj. Na pewno bardzo widzowie chcą się dowiedzieć, jakie są kulisy zakontraktowania Jana do KSW, więc chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej. Ok, les gens ils veulent savoir les coulisses pour la signature de ton contrat avec du KSW. Est-ce que tu peux nous dire plus à propos de ça? Non, tout ça c'est Hatch, le staff qui a vu ça. Voilà, moi juste on m'appelle et je viens.
Nic nie wiedziałam, to mój acz, mój manager i mój staff trenerski dogadali się z KSW i jestem tutaj. Gdy menedżer zaproponował walkę w KSW, czy Jan w ogóle wiedział, jak, co to jest za organizacja KSW, czy wiedział cokolwiek o tej organizacji i o tym, kto u nas walczy? Okay. Quand il t'a demandé, ton manager, que tu vas combattre ici, est-ce que tu savais c'est quoi le KSW? Est-ce que tu connais des combattants avant et tout? Oui, je connais Saladin, il y avait tout le temps ici. Ouais, moi, j'étais ravi, c'était un honneur. Tak, ja widziałem, że Saladin walczy tutaj. Bardzo się cieszyłem z tego powodu, że będę walczył dla takiej dużej organizacji jak KSW. Jan zawalczy w organizacji KSW w swoim debiucie również z innym debiutantem, a więc z Rafałem Kijańczukiem. Dywizja 93 kg niedawno zmieniła swojego króla. Chciałam zapytać o to, czy miał okazję zobaczyć walkę Czudzigajewa z Tomkiem Narkunem? Ok, maintenant tu vas combattre contre un débutant aussi au KSW. Toi tu débutes, lui c'est son premier combat aussi au KSW. Et la ceinture du KSW, elle a changé de maître. C'était Narkun avant, maintenant il y a le Tchétchène Chugayev qui a gagné son dernier combat contre lui. Est-ce que tu as regardé ce combat? Non, j'ai pas regardé. Et voilà. On n'a pas regardé, désolé. Mmh. As-tu fait du Tchétchène Tomka albo... Est-ce que tu connais avant Tomak Narkun ou l'autre, le Tchétchène? Non, je ne connais pas la catégorie des moins de 93 kg au KSW. Nie, niestety nie widziałam ich walki wcześniej. No dobra, to skupmy się w takim razie na Rafale Kijańczuku. Od Rafała wiem, że dosyć trudno było znaleźć różne walki Jana gdzieś w internecie, żeby nawet poprzyglądać się troszkę, jak walczy. Czy on również miał problem z tym, żeby znaleźć walki Rafała? Czy miał może materiał filmowy, z którego mógł się przygotować? I co sądzi o nim, jako o zawodniku? Ok. Pour toi, pour trouver tes combats sur YouTube et sur Internet, c'était difficile. Est-ce que toi, de ton côté, est-ce que tu as pu regarder le combat de ton adversaire et qu'est-ce que tu penses de lui comme adversaire, comme combattant? Oui, j'en ai trouvé un ou deux. Il est dur, il est explosif. Donc ouais, bah, ça va le faire, hein. C'est un combat. On se prépare, on y va. Tak, tak znalazłam dwa czy trzy jego walki. To jest twardy, bardzo eksplozywny zawodnik. To będzie ciężka walka. Dobrze, to jeszcze jedna rzecz w takim razie, jeśli chodzi o samą walkę z Rafałem. Tak jak zresztą Jan powiedział, to jest zawodnik, który lubi stójkę, ma mocny cios. Co w takim razie jest remedium? W jaki sposób można wygrać z takim zawodnikiem? Czy tylko i wyłącznie pójść w zapasy i grappling? Ok. Comment tu penses que tu peux gagner contre ton adversaire? C'est quoi ses points faibles? Tu vas chercher la lutte et le grappling? Non. En fait, ça va dépendre pendant le combat. Hein. C'est au feeling, ça va aller. Si on voit qu'en striking, on domine, on striking. Si on est touché, on va en lutte. Si on lutte, on est dominé, on va au sol. Peu importe. On prendra la victoire comme elle vient. Okay. To zależy, jak mój przeciwnik będzie się zachował. Jeśli będę się czuł ja dobrze w stójce, to będę dalej prowadził walkę w stójkę. Jeśli nie czuję się za dobrze w stójkę, to staram się go wyprowadzić i kończyć walkę z parteru. To zależy, jak ja będę czuł podczas walki i zrobię wszystko, żeby wygrać walkę. Zawsze, gdy jesteśmy przed walką debiutancką jakiegoś zawodnika, zwłaszcza za granicę, zadaję to jedno konkretne pytanie. Czy jest ktoś w MMA, na kim Jan się wzoruje? Czy jest jakiś jego ulubiony zawodnik, który jest dla niego pewnego rodzaju wzorem? Okay. Est-ce que y a un combattant, c'est ton idole en MMA, ou que tu le suis, que tu es fan de lui? Non. Après, je regarde des combats d'MMA, tout ça, mais je n'ai pas de combattant où je suis fan. Nie miałem jakiegoś zawodnika, który wzoruje na niego moje walki, ale oglądam dużo walkę MMA i tak po trochę z każdej walki ściągam jakieś techniki czy coś.
Korzystając z tego, że mamy tutaj gościa z Francji, chciałabym zapytać o to, w jakiej kondycji w tej chwili MMA we Francji jest? Bo wiemy, że zaszły zmiany w prawie, wiemy, że w końcu można oglądać MMA we Francji, można brać udział w normalnych treningach. Czy widać teraz taki wielki rozkwit i rozwój MMA we Francji? Maintenant, en France, après la légalisation du MMA en France, est-ce que tu as vu une progression par rapport à ça? Qu'est-ce que ça a changé sur la scène du MMA en France? Alors ça a changé, oui, mais c'était très récent puisque ça a changé pendant une année statique, pendant le Covid. Donc il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Mais là, oui, déjà, c'est bien de voir 2-3 organisateurs de MMA pur en cage et tout en France. Ça fait plaisir et c'est encore en évolution. Tak, trochę jest mały progres, ale w tamtym roku był jeszcze COVID, to nie był taki progres jak chcieliśmy, ale że są dwie takie trzy organizacje typowe francuskie, to zaczyna trochę coś się dziać więcej. No to moje ostatnie pytanie. Z czego zapamiętamy Jana po sobotniej walce z Rafałem? Comment on va te souvenir après ton combat contre ton adversaire? Je sais pas, mais en tout cas, on va essayer de bien marquer les esprits. Okay. Nie wiem, ale zrobię wszystko, żeby będę w waszym pamięcią. The champ is here. Mistrz Saladin Parnas jest z nami podczas Media Day, a więc dosłownie na dwa dni przed galą KSW-68. Miło cię znowu widzieć w Polsce, Salah, witaj. Saladin Parnas, deux jours avant ton combat pour la défense de ceinture au KSW une autre fois. Bienvenue en Pologne. Merci. Dobrze, więc po oficjalnych przywitaniach ja mam całą masę pytań do Salaha. Wiem, że nie chcę też go jakoś specjalnie męczyć, ponieważ wiem, że na ostatniej prostej zbijania wagi może być z tym problem i po prostu pewnie Salah już tylko marzy o tym, żeby sobie usiąść. Chciałam przede wszystkim zapytać o to, czy był zdziwiony, gdy zaproponowano mu walkę z Danielem Rutkowskim o pas. Est-ce que tu as été surpris quand ils ont proposé le combat contre Rutkowski pour la ceinture? Surpris, non. Mais après, j'étais surpris parce que c'est passé vite. Ils m'ont dit de combat, moi je refuse aucun combat. J'ai dit oui directement. Et puis voilà, je suis très content de combattre là pour samedi. Nie, nie byłem zdziwiony. Zdziwiło mnie to, że tak szybko była ta walka o pas, ale ja nie wymawiałem żadna walka, to przejmowałem od razu. Jak wejść do klatki z tak sympatycznym gościem jak Daniel Rutkowski i bić się z nim przez co najmniej 5 rund, jeżeli tak trzeba będzie? Comment tu peux combattre contre un combattant humainement, il est très sympa pendant 5 rounds? Non, c'est le plus important, c'est le combat. Donc c'est pas l'humain qui compte, c'est la performance sportive. Donc on est là pour le sport. To jest sport. Ja traktuję wszystkie walki jako walki sportowe. Ja dochodzę do tego sportowo, nie prywatnie. I no, ja chcę wygrać tą walkę. Salah jest ogromnym faworytem w walce z Danielem Rutkowskim, chociaż oczywiście znajdują się też tacy typerzy, którzy mówią, to będzie jakby ta walka, którą Salah po raz kolejny w klatce KSW przegra. Co daje Salahowi pewność, że wygra z Danielem Rutkowskim? Gdzie widzi swoje silniejsze strony od Daniela? Non, Momo, tu es favori pour le combat contre Torres, mais il y a d'autres gens qui pensent que Rutkowski est favori. Qu'est-ce que tu as à proposer pour gagner ce combat? Je vais tout faire pour gagner ce combat-là. Il n'y a pas de favori. Pour l'instant, le favori, c'est moi, parce que c'est moi qui ai la ceinture. Et j'espère garder cette ceinture auprès de moi. Et puis voilà. Ja z mojej strony zrobię wszystko, żeby wygrać tą walkę. Nie ma faworytów w tę walkę. Na papier jestem faworytem tylko dlatego, że jestem mistrzem, ale walka to jest walka. Wszystko może się zdarzyć. Mam wrażenie, że poznałam, czy miałam okazję poznać dwóch Salahów. Jednego przed walką z Danielem Torresem i drugiego po walce z Danielem Torresem. Przed walką z Danielem to był taki szaleniec, który bawił się w klatce. Po walce z Danielem widzę zawodnika, który jest coraz bardziej dojrzały, dużo więcej myśli w klatce, czasem się cofnie, czasem poczeka, wyczeka na moment. Przedtem tak nie było. Jakiego Salaha zobaczymy w sobotę w klatce? Tego starego czy tego nowego? Okay. Maintenant il y a deux Saladin Parnas. Saladin Parnas avant la défaite contre Torres et Saladin après la défaite contre Torres. Donc avant tu étais fou, tu as montré
t'es jeté sur les combattants, tu as fait tout ce que tu veux, tu as dansé dans la cage, et maintenant tu réfléchis beaucoup, tu ne te jettes pas. Et quelle version de Salah Diom on va voir? Non, c'est toujours la même version, la version encore plus performante, plus meilleure, parce que voilà, ça m'a appris, on a appris dans la défaite, et là maintenant, voilà, faut montrer tous ses talents, et c'est parti, hein, let's go. To jest jedna wersja. Ta porażka bardzo mnie, dużo mnie nauczyła, a teraz nie będę się rzucił, uczyłam się, żeby nie rzucić na przeciwnika, żeby myśleć więcej, żeby poczekać podczas walki, nie wszystko na wariata. Ta porażka bardzo dużo mnie dała. To jeszcze tylko szybkie pytanie, czy Salah ewentualnie jest otwarty na trylogię z Danielem? Est-ce que tu es prêt pour une trilogie avec Daniel Torres? Je suis prêt à tous les combats, moi je refuserai un combat. Et puis voilà, mais je pense que déjà il doit faire quelques combats comme moi j'ai fait. Quand il m'a demandé d'affronter Torres directement, ils m'ont dit que je devais affronter Pijek. Donc il a quoi faire pareil. Ok. Ja każdą walkę przejmuję, ale Torres też musi wygrać jedną czy dwie walki, tak jak robiłam, bo ja byłam mistrzem, straciłam pas, chciałam od razu rewanż z Torresem, nie dali mi. Dali mi przed walką z Torresem jeszcze picia. No dlatego, że on musi też wygrać jedną walkę przynajmniej. Jasne. Po ewentualnej wygranej i obronie pasa tylko i wyłącznie Marian Dziółkowski, nikt więcej? Si tu gagnes le combat et tu laisses la ceinture avec toi, est-ce que ton prochain combat ça sera que Marianne ou il y a d'autres options que dans ta tête? Pour l'instant, mon option c'est de gagner mon combat contre Rutkowski d'abord, parce que c'est pas encore gagné. J'espère gagner ce combat-là et puis après enchaîner le combat contre Marianne. Najpierw muszę wygrać tą walkę i na razie myślę tylko o tę walkę, ale jeśli Bóg da i wygram tą walkę, to bardzo chciałbym walczyć z Mariano. Nie mogę o to nie zapytać. Mateusz Gamrot, czy Salah podtrzymuje tą opinię, że w 66 kg pokonałby Mateusza? Est-ce que tu penses de la même manière que si tu as affronté Mathieu Gamrot au 66, tu as pu le battre? Je pense que j'aurais eu toutes mes chances, 66 ou 70. Après, voilà, c'est comme ça. Tak, myślałem, żebym miał szansę, żeby wygrać z Gamrotem, jeśli do tej walki doszło. Dyplomacja. Ostatnie pytanie ode mnie. W takim razie, jak typuje walkę Rafała Kijęczuka z Janem Kojżu? C'est quoi tes pronostics à propos du combat Kijan i Jan Kojża? Ma Jan Kojża. J'espère qu'il va gagner, qu'il va te donner. J'espère qu'il va mettre un beau KO. Mam nadzieję, że Jan wygra, że będzie dobry knockout. Ricardo Brazil before KSW 68. Welcome in Poland. Thank you very much. Ricardo, we would like to know how did it happen that you came to KSW and signed a contract? Ela te perguntou como que você assinou o contrato e veio para cá, para dentro do KSW? Bom, para mim foi uma surpresa. Eu estava em casa, na minha cidade, e o meu empresário mandou mensagem que eu tinha assinado que eu ia assinar com o KSW, o que trouxe muita alegria para mim, né? Porque foi um momento assim que eu acho que eu precisava muito disso. To me it was a surprise. I was in my home and my manager called me and said me, hey, you will see me with KSW and this new come in very good time because I was needing of this. Since the beginning, was it sure that he will fight with Michał Kita or not? Ela perguntou se desde o começo tu já sabia que ia lutar com o Kita ou não. Quando eu assinei com o KSW já era o adversário certo para mim, já estava certo com quem eu iria estrear dentro da organização. Yes, all right. When I signed, I know my opponent was Kita. Great. What do you know about Michał Kita as a fighter, his history in other organizations? O que você sabe sobre o Kita como atleta e outras organizações assim? O Kita, ele é um atleta bem experiente, é um bom lutador, né? Tem todo o meu respeito pela história que ele tem.
mas eu tô tranquilo e com a cabeça boa para fazer uma grande luta com ele. Okay, Kita have a great experience, have a great name here in Europe, but I have my mind cool and I'm relaxed and I will go do my job. When some Brazil fighters come to KSW, we always think that they are good grapplers, they know how to fight on the ground, but what about stand-up? How Ricardo feels in stand-up? Ela falou que quando os atletas brasileiros vêm lutar aqui, eles vêm a galera do grappling, né, da luta agarrada. E como que você se sente? Qual que é a tua parada da parte da trocação? É, em todas as minhas outras lutas, eu quase sempre busquei o chão. É, por ver os vídeos do Michel Kita, juntamente com os meus treinadores, a gente fez uma estratégia para poder trabalhar bem em pé também nessa luta aí. Almost all my fights I found to go to the ground, but this fight is special. We have a new strategy, and Kita is good striking, and we go do something in about the striking area. Mm-hmm. How did it happen that you live in Germany and there you have your gym? Okay, me perguntou como que foi essa parada de você morar na Alemanha e ter a sua academia. Eu acho que é aquela parada lá que você tem que explicar que... Eu morei na Europa por 3 anos como jogador de futebol, mas a minha academia é no Brasil, né? É no Brasil, porém eu morei bastante tempo aqui na Europa como jogador de futebol. I was soccer player, this is goalkeeper, and he live 3 years in Europe, in Belgium. Bélgica e Inglaterra. In Belgium and England, so in the Kingdom and Europe. E a outra parte seria dos 3 anos que moro aqui, and my gym is in Brazil. Okay. So the history is very interesting because first of all you were a soccer player and then you became an MMA fighter. What was the idea? Why did you change your life? Ela falou bem assim, primeiro você era um atleta de futebol, né? E aí depois você virou lutador de MMA. É interessante. Como que isso aconteceu? Eu parei de jogar futebol por lesão. Já vai traduzindo aí. I stopped my career in football because of injury. Okay. Eu tive problema no meu quadril. And the hips, I have problems before. E eu comecei a treinar jiu-jitsu apenas por forma física, para manter forma física, por incentivo do meu irmão, que hoje também é meu treinador. And I start training BJJ with my brother and his brother and coach to keep the physique and mind healthy good. Mas o espírito competitivo começou a falar mais alto de novo e eu comecei a me lançar em campeonatos de jiu-jitsu e ganhar bastante. But my competitive spirit entered in the middle of this and I start compete again. And I win a lot. In jiu-jitsu, after I started with MMA. Okay, almost everything. Okay, so, now I understand why. And what do you plan? Do you plan to stay here in KSW if you win with Michał Kita? Is your contract for more than one fight? Ela perguntou agora qual que é o seu plano. Você pretende ficar no KSW? Seu contrato é mais de uma luta? Eu assinei 4 lutas com o KSW. E pela primeira vez eu tenho uma oportunidade real de mostrar o meu trabalho. Vai traduzindo que eu vou falar bastante. Uh-huh. Instructions. Yes. Por favor, de novo. I signed 4 fights. 4 fights. And now is a real opportunity to show my job. Great. Ricardo, I need to ask you one more thing. Could you please show us your haircut? Because it's wonderful. É a última, ela disse. You need to turn around. Posso mostrar seu corte de cabelo? Okay. So German colors. Yeah. Yes. Because in Brazil my nickname is Alemão. Okay. The word German. Alemão is German. Mm-hmm. Ricardo German, you know. And this is my mark. So this is your German haircut. Okay, great. It was very nice to meet you. I hope to see you soon tomorrow at the weigh-ins. And also have a great fight with Michał Kita. We are waiting for you after the fight in media room. Thank you. Okay. Ela te desejou boa sorte, que você tenha uma boa luta contra o Kita e que a gente vai se encontrar aqui pelos arredores aqui. Thank you very much. Ask to people. From Poland,
follow me in my Instagram, Ricardo Prazio. Bye bye. It's a honor to stay here in your country. Drodzy, zapraszamy w takim razie do śledzenia Ricardo Prazila na jego Instagramie. Ma nadzieję, że zostanie z nami dłużej i my też mamy taką nadzieję, że będziemy go oglądać w KSW. Dziękujemy. Thank you very much. Tommy Quinn before KSW 68. Tommy, welcome in Poland. How do you like it? I love it here. I was in Warsaw yesterday and what a beautiful city that is. It's huge. Radom, I haven't got to see a great deal of today. It looks a little bit different to Warsaw. I've only been to Poland before, which was Poznan, when Ireland qualified many years and many ago for the Euros. But any I've seen of Poland thus far has been very nice. Great. We would like to know, how did you came to KSW? How did it happen that you signed the KSW contract? There's a guy that works for promotion called Alan Murphy. Oh yeah, we know Alan. You know Alan. Everybody knows Alan. I put a post on my Instagram just before Christmas saying I would be interested in competing again because it's been a couple of years from I last competed. And then Alan got in touch with me, offered me the opportunity to fight in KSW and also proposed the possibility of a contract. So I said, yeah, why not? So and here we are. Why did you have this break with MMA? Why? Through COVID, a lot of people had time off. I was living in England coaching in Newcastle. And the gyms and that was shut, so there was no fights going. And then I moved to Bali for 9 months. Mm-hmm. I was over coaching in Bali for 9 months. And then I moved back here in July. And then it's just time passed since July. Mm-hmm. And it's been thus far, this long out. So not by choice, just life, really. Yeah. When Alan came to you and said, okay, I have some proposal for you to fight in KSW, was the Albert Odzimkowski the first name that was on table? It was the first name he offered me. First off, he said about, would you be interested in fighting? And then the contract, which I both said yes. Then they offered me Albert, and I just said yes. Well, there's no point picking fights. I know anybody on the roster is going to be tough. Mm-hmm. I know I'm tough. I know everybody's going to be skilled all over. I'm skilled all over, so why not get in the mix for the rest of them, see how we go on. For a lot of fans in Poland, you are an underdog in this fight. Why do you think you can beat Albert Odzimkowski? Because I'm just as skilled as him. Like I suspect he's going to try and wrestle a lot. He sold a lot of tickets. Mm-hmm. I've heard he sold 2,000 tickets. Yes, he did. But that also puts 2,000 bits of pressure on you. Mm-hmm. I've been in that position where I sold a lot of tickets. And I know how it feels. For me here, I have no expectations. Nobody knows me. I'm here nice and relaxed, ready to put on a show and to get myself some Polish fans and to keep myself here. So that's what I think. Do we see some Irish fans on Saturday? You should see some Irish fans. Mm-hmm. People like to watch me fight. Even if there's not many fans at the start, there'll be more at the end of the fight. Is every MMA fighter from Ireland a fan of Conor McGregor? Not every. I suspected that. You can't knock his fighting style and the way his career's actually went. Like, hats off to him. Mm-hmm. He's changed the game of MMA for everybody. So you got to congratulate him on that. How is it with you? With me? Yeah. Oki's got a very good skill set. Mm-hmm. Very, very good. You can't dispute that. A good athlete. Obviously, we don't condone everything he does, but listen, he is what he is. Do you think that he can still come back to combat and win? In the UFC? Mm-hmm. Of course. It's on the day. Do you know what I mean? A lot of people will doubt him. I'm sure he'll have maybe his own doubts now coming back from injury. But he may not be the champion again unless he gets the immediate title shot. I don't think he could make his way up to title contention again other than getting that single shot. But there's certainly people in the UFC he could beat. And regardless of who they put in front of Conor, people want to watch him fight. Yeah, That's the position he's in. It doesn't really matter. And do you have any favourite MMA fighter? Somebody that is like a role model for you? I wouldn't say role model. All my favourite MMA, well not favourite, all the MMA fighters I used to look up to are all pretty much retired now. Mm-hmm. My favourite fighter back in the day was Wanderlei Silva. Wow. But like not because his technique was fantastic, it's just his fighting style was fantastic. It was just ferocious, fast paced, and he just wanted to kill. For a fight fan, that's exactly what you want to see. Well, for me anyway, for me. Do you know any Polish fighters? Polish fighters. I fought, what's this, Konrad and Winowski? Mm-hmm. Who else? I met Krzysztof Szyszynski years ago at UFC 93. I know a few Polish fighters. There used to be the gym I used to coach at in Newcastle. They don't compete. Well, they have competed, but they're not big names. But there's loads of Polish guys I've coached and trained with over the years. Okay, last one from me. Today we have St. Patrick's Day. I don't want to ask you about history, but
about some traditional things that you do in Ireland, also in USA, because we know there is a lot of Irish people in USA. During St. Patrick's Day, you drink beer, but also you drink whiskey. I don't drink either. I'm not a big drinker. And both of them, even if I was to drink, beer and whiskey are horrible. They're poison. But St. Patrick's Day is a big day. Like you said, New York and Ireland, there's going to be parades all over. There'll be drink all over. Irish flags everywhere. It's just a day of happiness, you know what I mean? There's obviously the history that, about St. Patrick chasing the snakes and all. Yeah. But it's more just a drink up. It's just an excuse for people to have a day off work and have a good day's fun. Okay. For you, it's also a very important day because your mother has today. Correct. It's my mother's birthday. Happy birthday, Tish. 69 today. Still fresh, still wonderful. Hope you have a good one. Okay, so I wish you a great fight on Saturday. I think that your mother will be proud already because you do the combat. So it's wonderful. And also in Poland, we would say to her, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mamo. I just said happy birthday to your mother. I'll not try and repeat that. But what she said, Tish, what she said. Okay, thank you very much, Tommy. It was a pleasure to meet you. Thank you very much. All the best. Marcos Santiago before KSW 68 and fight with Piotr Kacprzak. Marcos, welcome in Poland. And my first question is about Piotr. What do you think about your next opponent? Ela te deu boas-vindas, né? E ela falou que você vai lutar com... Piotr, e o que você acha dele? Eu estudei bastante o jogo dele, né? É um atleta bom, né? Um atleta profissional assim como eu sou, mas a gente está bem definido que vai levar a gente à vitória amanhã no sábado. I studied too much my opponent and I have my game plan what I will go do to take this victory Saturday. Okay, so your last fight was in February, but before that you had 3 years break from MMA. Why did it? Você lutou sua última luta agora em fevereiro, mas antes você teve 3 anos sem participação. O que aconteceu antes? Tudo que complicou foi devido à pandemia, né? Então isso acabou que os eventos foram cancelados um a um e acabou que a gente acabou ficar vários anos sem lutar. Because the pandemic time, have many cancel fights and is it? When your manager came to you and said, "Okay, you have a contract with KSW," did you know anything about this organization? Quando seu manager veio para você e falou, "Você tem um contrato com a KSW," o que você sabia da organização? Assim, ele já tinha me comentado, né? E aí a gente já tinha procurado. E eu tinha visto que realmente é um maior evento da Europa, né? E a emoção foi grande. Nem acreditei ainda, é um sonho. When he told me, I can't expect it, and I'd be very, very happy because there is the number one organization in Europe. Okay. In featherweight, in KSW, we have a very dominative champ, Saladin Parnas. Do you know anything about him? Aqui eles têm um campeão, né, que é o francês, aquele ali, o Saladin Parnas, 66 quilos. O que você sabe sobre ele? Eu vi algumas lutas dele, alguns highlights dele. É uma luta boa para mim também, que no futuro a gente vai vir buscar esse cinturão. I watched some highlights of him, and it's a good fight to me, but this is the future. Do you think that KSW is a good place for you? Você pensa que o KSW é um bom lugar? Um bom organização? Sim, sim, sim. É o maior evento da Europa, né? E é um evento de grande dimensão que a gente está vivendo aqui agora. É esplêndido, é lindo. This is the best organization here in Europe. I'm very, very happy. É lindo. It's beautiful. Okay, I always ask new fighters in KSW about this. Do you have any fighter in MMA that you are a fan of? Você tem algum atleta de MMA que você é fã? Sim, sim, sim. Desde pequeno eu sempre fui fã do Vanderlei Silva. É fã do Vanderlei Silva. Fala pra ela também que eu já fui parceiro de treino de José Aldo. He told he was partner trainer of José Aldo. And he's a fan of José Aldo also. Great. Okay, we didn't talk much about Piotr Kacprzak, so let's say something about his opponent. What do you know about him? Where do you see your advantages over Piotr? Que você pode ver de vantagem sua em cima do teu adversário e dele em cima de você? Eu vejo vantagem em todas as áreas, né? Na troca, na parte de cima eu sou bem superior. O jiu-jitsu eu venho desde do Brasil, né? Então a gente representa muito bem o jiu-jitsu. About my part,
I see advantages in all areas, in the striking and in the grappling, because I come from Brazil and we train BJJ since from kids. E dele sobre você, o que, que você vê dele de vantagem sobre você? Né? Que ele possa ver em cima, que eu possa levantar em cima dele? Não, que ele possa ter em cima de você. Eu acho que nenhum. And I don't see any advantage of him to me. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. Manda uma mensagem aí para os fãs da In The Cage, do KSW, todos os fãs de MMA da Polônia, aí manda uma mensagem pra galera aí. Queria mandar uma mensagem aí pra todos os fãs aí do KSW aí, né, e dizer que a gente tá entrando em ação sábado pra dar um show e mostrar o nosso trabalho, que brasileiro é raça. So, all the fans here in Poland of KSW and In The Cage, I will show my job Saturday and come to watch the fights. You got it.